Eat. Oh, yes. Ja bardzo dużo oglądałam filmów o inedykach, osób odżywiających się światłem. I saw many films about people who were just feeding themselves with light. I like my food. Światło moje jedzenie. I just came to have a nice dinner. Właśnie tutaj przyjechałem ze świetnej kolacji. Aha, no właśnie. Bardzo mi się podoba, idea można nazwać, tak, stylu życia bez jedzenia. I like very much the idea of this kind of lifestyle without food. Yeah. Natomiast... Cheap. Jest tanio. Właśnie. It is cheap. I don't know. It's not within my... I don't know, my upbringing or my system or however you like to call it, conditioning even you one can say. Nie jest to związane z moim wychowaniem, z moim uwarunkowaniem, można tak powiedzieć. See, these people that live this have this kind of diet, they have a very, 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 very quiet life. Więc ludzie, którzy tego typu dietę prowadzą, mają bardzo, bardzo, bardzo wyciszone życie. But if these guys are living on prana or light or energy or whatever you like to call it, move a little bit faster and for a little bit longer, they will need food. Ci ludzie żyją na pranie, na energii, czy jakkolwiek to nazwiemy, poruszają się troszkę szybciej i wtedy mogą potrzebować jedzenia. So my suggestion is just be conscious of the body and you will find that you will look around and you will know exactly what is it that the body needs. Not what the body wants, because the body doesn't want anything. Chodzi o to, żeby być świadomym ciała i wtedy będziemy, jeśli rozejrzymy się wokół, to zobaczymy, czego tak naprawdę potrzebujemy, czego potrzebuje nasze ciało. I was thinking a little nie potrzebuje niczego. While having dinner, kiedy jadłem kolację, I was thinking about that answer. Somehow the answer, what I said yesterday, came to my mind. Myślałem o odpowiedzi na pytanie i w jakiś sposób ta odpowiedź przyszła mi do głowy. And in reality, it's not the body who wants this or that. I tak naprawdę to nie ciało, które pragnie tego czy tamtego. No, it is consciousness who wants this or that. Ale świadomość, która pragnie tego lub tamtego. It just happens. Po prostu to się wydarza. See, it's the functioning of this organism. To jest funkcjonowanie naszego organizmu. Takie jest funkcjonowanie naszego organizmu. And if you are conscious, you may realize, actually the food can say, even the food can tell you, Mister, I am what you are looking for. I jeśli jesteśmy świadomi, to jedzenie, samo jedzenie może nam powiedzieć, że to jest to, czego szukamy. In the same way the body says, I cannot carry on, I need some rest. Tak samo jak ciało może nam powiedzieć, że potrzebuję odpoczynku, nie mogę tak dalej. If you push me a little bit further, I will have a breakdown. I jeśli przeciągniemy strunę, to ja, w sensie ciało, się załamie. So if you're tired, rest. Jeśli jesteś zmęczona, musisz if you're hungry, odpocząć. Eat. Jeśli jesteś głodna, musisz and by jeść. All means do what is it that you love to do. I za każdym razem musisz robić to, co lubisz robić. Unfortunately, that's impossible because we are under the illusion of a belief system. Niestety jest to niemożliwe, bo pozostajemy pod iluzją, pod wpływem iluzji systemu, wiary w system. That is breaking with any way of organic, sensible way of living. I to jest, to jest odrębne, to się odrywa od każdego sensownego sposobu życia. So if you were living in the Himalayas, maybe sitting on a cave or whatever, I understand you live in prana light. Gdybyś mieszkała w Himalajach, na przykład w jakiejś jaskini, to wtedy można by zrozumieć, że żyjesz tylko korzystając z prany, z energii. See, people speak about the process of transformation after awakening. Ludzie mówią o procesie przekształcenia, procesie transformacji, który następuje po oświeceniu, and po przebudzeniu. We careful with that. Musimy być ostrożni w tym względzie. Because you cannot get transformed. You cannot get transformed. Ponieważ nie możesz się przekształcić, nie możesz ulec przekształceniu. The essence of yourself does not change. Esencja, istota, twoja istota się nie zmienia. It's always the same. Zawsze pozostaje taka sama. See, what happens in the space changes. To, co dzieje się w przestrzeni, to się zmienia. But the space doesn't change at all. Natomiast sama przestrzeń się nie zmienia w ogóle. See? You can be an eat meter. You can be a eat meter.
meat eater. Możesz być mięsożerna, jeść mięso. And then you become vegetarian. A potem zostać wegetarianką. And now you have a new identity. I to jest połowa twojej tożsamości. I am vegetarian. Jestem wegetarianką. You may eat vegetables. Możesz jeść warzywa. But the fact that you eat vegetables does not define you as vegetarian. Natomiast ten fakt sam, że ty jesz warzywa, nie definiuje ciebie jako wegetariankę. Do you see what I'm trying to say, what I'm pointing at? Czy rozumiesz, o co mi chodzi? The sense of self, the sense of being, sense of an I or me that is based upon identity with the movement, with what happens. Poczucie mnie, poczucie bycia jest oparte na tym, co się dzieje, na ruchu, na poruszaniu się, na formie. And to be vegetarian is better than not being vegetarian. I bycie wegetarianinem być może jest lepsze niż nie bycie wegetarianinem. I am more spiritual than you, higher than you, more pure than you, whatever. Jestem bardziej rozwinięty duchowo niż ty, czystszy niż ty, i tak dalej. If you become energy eater, jeśli staniesz się pożeraczką energii, most surely you will be under the impression that your quality of life, whatever it is that you imagine yourself to be, is better or higher or more something. I wtedy z całą pewnością będziesz miała takie wrażenie, że jakość twojego życia, czy jakkolwiek to nazwiesz, jest lepsza, wyższa. In reality. W rzeczywistości. From the no point of view, point of view. From the. The no point of view, point of view. Z braku punktu widzenia. Nothing really matters. Nic tak naprawdę nie ma znaczenia. Consciousness is not waiting for the body to become vegetarian or to open the chakras or to get rid of the tendencies to be conscious. Świadomość nie oczekuje od ciała, nie czeka aż ciało, aż się otworzą czakry, aż ciało stanie się świadome. The space is not waiting for something extraordinary to happen within itself to realize that space is there. Przestrzeń nie oczekuje, że coś się w niej wydarzy, coś niezwykłego się w niej wydarzy, żeby sobie uświadomiła, że jest. That is already there. To jest już tutaj, to już istnieje. It is already the essence of your being. To już jest esencją, istotą twojego bycia, twojego istnienia. And it's not a vegetarian or non-vegetarian or pure or impure or higher or lower. It simply is as it is. It's unnameable. To jest bez nazwy, to jest po prostu takie, jakie jest. To nie o to chodzi, czy jesteś wegetarianką, czy nie wegetarianką, czy odżywiasz się tak, czy inaczej. And it is what is experiencing, whatever it may be in this body, through form. To jest doświadczanie wszystkiego, czego można doświadczać w tym ciele, w tej formie. This body is not capable to become vegetarian or not by itself. It's impossible. To ciało nie jest zdolne samo w sobie stać się wegetarianinem lub nie. To jest niemożliwe. This body cannot become a saint or a sinner on its own. It is impossible. Ono nie może zostać świętym samo w sobie, samo przez się. To jest niemożliwe. The behavior of this body depends completely, absolutely upon the unmanifested reality. Zachowanie tego ciała całkowicie, absolutnie i zawsze zależy od niezamanifestowanej rzeczywistości, nieprzejawionej rzeczywistości. It depends upon the invisible. Jest zależne od tego, co jest niewidzialne. So in reality you can't go wrong. Tak naprawdę w rzeczywistości nie możesz popełnić błędu. In reality you cannot mess the whole thing up. You can't. W rzeczywistości nie możesz nic spaprać. Ale to znaczy się co? Jeść świadomie, to na co mam ochotę, bo ja się ostatnio bawiłam coś. Byłam wegetarianką, weganką, frutarianką. So nie jadłam przez ileś ciastek, wracałam na ciastka. So does it mean that I should eat whatever I want? Because in recent times I was experimenting. Sometimes I was vegetarian, sometimes I was vegan, sometimes I was eating fruit, then I didn't eat cakes, and then I was coming back to cakes. Zabawa. So it was like a fun. Yeah, but who is it that is having fun? Ale kto jest tym, kto ma tą zabawę? And why is it that you are doing that? And why is it? Why is it that you are doing that? I dlaczego to jest to, co robisz? Because of an idea. Ze względu na pewną koncepcję. And then you try to see if it is true.
I wtedy próbujesz zobaczyć, czy ona jest prawdziwa. I became vegetarian by dogma. Ja zostałem wegetarianinem ze względu na pewien dogmat. And I remain vegetarian by conviction. I pozostaję wegetarianinem ze względu na przekonania. Sometimes I eat once a day, sometimes I eat twice a day, sometimes I don't eat at all. Czasami jem raz dziennie, czasami dwa razy dziennie, czasami nie jem w ogóle. Sometimes I'm surprised about how much I'm eating. Czasami jestem wręcz zaskoczony, jak bardzo dużo jem. Sometimes I wake up 4 o'clock in the morning, sometimes at 6, sometimes at 9, sometimes I just bag it all. Czasami budzę się o 4 rano, czasami o 6, czasami o 9. It's just according to the needs of the body. I to wszystko dzieje się według potrzeb naszego ciała. Fortunately, I can afford this kind of life. Na szczęście mogę sobie pozwolić na tego rodzaju życie. I'm lucky in that sense. Jestem szczęśliwy. Mam szczęście. In many other senses, I'm not that lucky. For example, with internet connections. W tym sensie jestem szczęśliwy, ale w pozostałych różnych innych znaczeniach niekoniecznie. Na przykład, jeśli chodzi o połączenie z internetem. All computers in the 8 computers in the house, mine was the only one that was not getting connected. I wszystkie komputery w domu, ze wszystkich komputerów w domu tylko mój nie miał połączenia z internetem. And where is my blooming credit card? It disappeared. It walked away from me. Moja karta zniknęła, odeszła ode mnie. See, for the last 2 days, everything was going wrong. Przez ostatnie 2 dni wszystko się poprało, wszystko szło nie tak. I'm just joking. Żartuję tylko. See? Thank you. Yeah. So this is the problem with spirituality and vegetarianism and whatever comes along with it. To jest problem właśnie z duchowością, z wegetarianizmem i z wszystkimi takimi sprawami, które się z tym wiążą. The identity that comes with it. I pewna tożsamość, utożsamianie się, które z tym się wiąże. Those who are eating only fruits, they have an identity with it, they are called fruitcakes. Wszyscy ci, którzy jedzą tylko owoce, mają pewne utożsamianie się z tym pomysłem. See, that's me. To jestem ja. See? I am so pure now. Jestem teraz taki czysty. That's ego. To jest ego. That's Mr. Ego talking. To mówi pan ego. My guru is better than yours. Mój guru jest lepszy niż twój guru. My practices are better than yours. Moja praktyka jest lepsza niż twoja. My ego is smaller than yours. A moje ego jest mniejsze od twojego. So all this is a result, all what I'm saying is a result of an identity with a different form of life or a different lifestyle. To wszystko, co mówię, to jest pewnie utożsamianie się z różnymi formami, z różnymi stylami życia. And it's very simple to understand this. All this is depending upon an identification with the visible. Bardzo łatwo jest zrozumieć, że to wszystko to jest utożsamianie się, które jest zależne. To jest zależne od utożsamienia się z tym, co jest widzialne. An identity of the invisible with the visible. Identyfikowanie się niewidzialnego z widzialnym. An identity of the unknown with the known. Identyfikowanie się nieznanego ze znanym. And then you have the character. I wtedy pojawia się jakiś charakter. Mr. Nobody. Ktoś, nikt. Have you seen that movie? Have you seen that movie? I highly recommend you to watch this. Widzieliście ten movie. Film? Bardzo go polecam. Because without Mr. Somebody, there is no life actually. Bo bez pana kogoś nie ma tak naprawdę życia. Because there is only one. Bo jest tylko jeden, jedno. Then the invisible create an imaginary entity. To, co jest widzialne, tworzy wyimaginowaną jednostkę, wyimaginowaną całość. Out of identification with form. Która pochodzi z identyfikowania się z formą. So it wynika. I, you, he, she, he, so it can have fun. Jeśli mamy ja, ty, jego, ją, to coś może sobie pozwolić na zabawę. Yeah, this is the truth is shocking at some point. W pewnym punkcie, w pewnym momencie prawda staje się szokująca. It's like, oof. Because the truth implies that even what you call immoral or
horrible or catastrophic or whatever it is all happening within the same space and is prompted by the same non-existent being. Bo prawda implikuje, że wszystko, czy to jest coś złego, fatalnego, ta prawda implikuje, że to jest cały czas istnieje w tej przestrzeni. In human form, the identification is expresses itself in a thought form, which is an abstraction. I w ludzkiej postaci pojawia się to w postaci myśli, która jest pewną abstrakcją. But in the fish, in the dog, in the horse, in the particle, in the cell, in whatever it is, there is the invisible somehow. Natomiast w rybie, w psie, w jakiejś molekule, w czymkolwiek innym, to jest w jakiś sposób niewidzialne. Believing it is it. Wiara w to, że to jest. And in human form, for a bizarre reason, natomiast w postaci ludzkiej, z jakiegoś dziwacznego powodu, this identification, it can happen that it disappears. Ta identyfikacja może się pojawić, może zniknąć. It could be in a chicken form. Może być też w postaci kurczaka. And they were gonna have a whole bunch of chicken here listening to this talk. I wtedy mielibyśmy tutaj całą rzeszę kurczaków, którzy słuchają tej rozmowy. A chicken will be cocking the truth. I wtedy kurczak by co robi kura? Wygdakiwał prawdę. Or a dog barking the truth. Natomiast pies by wyszczekiwał prawdę. But it's for a bizarre reason it happens in human form. Ale z jakiegoś dziwacznego powodu to się dzieje w ludzkiej postaci, w ludzkiej formie. That the invisible wakes up from the identity with the visible. To, co niewidzialne, budzi się z utożsamienia z tym, co widzialne. What to do? Co zrobić? Somebody asked me, when the recognition happens, and I reply, well, when it happens. Ktoś się pyta, kiedy pojawia się rozpoznanie, a ja mówię wtedy, kiedy się pojawia. Whether it happens by itself. Czy to się staje samo z siebie? Or with you making performing practices, which it is also by itself. Czy też kiedy wykonujemy jakieś praktyki, ale to jest również samo z siebie. Yeah. Nobody at home. Nikogo nie ma w domu. Knock the door. Pusto. Who is there? Kto tam? Nothing. Nic. No one. Nikt. Yeah, silence. Cisza. Ask the question, who am I, if you want. Jest pytanie, jeśli chcecie, kim jestem ja. And you will get no answer. I nie dostaniemy odpowiedzi. That's the answer. To jest odpowiedź. You can never know who you are. Bo nigdy nie możemy wiedzieć, kim jesteśmy. You can only know that you are. Możemy jedynie wiedzieć, że jesteśmy. But what? Ale dlaczego? How? Jak? Forget about it. Zapomnijcie o tym. Stop trying to look at yourself. You're gonna get spiritually cross-eyed. Przestańcie patrzeć na siebie, bo dostaniecie takiego duchowego zeza. Stop trying to see the seer. To see the seer for me is the personal seer. When you look at the personal seer. Więc próba zobaczenia tego osobowej jednostki, która patrzy, jeśli próbuje zobaczyć taką jednostkę. Then you realize that if I am seeing the personal seer is not the seer, it's also it is the seen. Zdaję sobie sprawę, że ta jednostkowa osoba, która patrzy, nie jest właśnie osobą, która patrzy, tylko jest patrzeniem, jest widzeniem. This is why I say, leave what you call yourself alone. Let it be as it is. Dlatego mówię, zostawcie siebie takim, jakim jesteście. Zostawcie siebie w spokoju. Nie bądźcie tacy, jacy jesteście. Even if it goes bananas. Nawet jeśli oszalejecie przez to. At some point you realize that you are the conscious space that somehow is recognizing what the yourself and at the same time is the substratum, the source. And the place of the solution of the character.
W pewnym momencie zdacie sobie sprawę, że jesteście przestrzenią, która rozpoznaje samą siebie, taką iluzją charakteru jednostki. And that is the end of the conflict with what you call yourself. I to jest wtedy koniec tego konfliktu z samym sobą. Then you try, stop trying to make yourself to become a better person, more spiritual, more religious, more vegetarian or more whatever it is. Przestajemy wtedy starać się, żeby być bardziej uduchowioną osobą, czy bardziej wegetarianinem, czy czymkolwiek innym. So basically, finally you can love yourself. Wreszcie możemy pokochać siebie. See, and accept this. Zaakceptować siebie. See, accept it to be exactly as it is. Zaakceptować siebie takimi, jakimi dokładnie jesteśmy. See. No more conflict between you and your own shadow. Wreszcie nie będzie żadnego konfliktu między nami i naszym własnym cieniem. That's the end of the supervising paranoid behavior. To jest wtedy koniec takiego kontrolującego zachowania, kontrolującego zachowania. Shouldn't. Czy coś powinienem zrobić, czy nie powinienem? Czy coś się dzieje, czy się nie dzieje? Shall I not? Czy mam tak zrobić, czy nie mam tak zrobić? Mamma mia, with all the stress that produces in the body. Ojej, to jest cały stres, który powstaje w naszym ciele. Yeah. 90% of the time that we are awake like this. Przez 90% czasu, kiedy jesteśmy w stanie przebudzenia, pozostajemy właśnie tacy. This or that. Wahanie, czy to, czy tamto. Like this or like that. Czy tak, czy inaczej. With this one or with that one. Czy z tym, czy z tamtym. The game of choice. To jest gra wyboru. The painful game of choice. Bolesna gra wyboru. The unconscious mental strain. To jest nieświadome napięcie umysłowe. That depends completely upon an idea. I ono jest zależne całkowicie na koncepcji. We are looking there at the book of knowledge to see how is it that I'm going to speak, behave, sit, speak, etc., etc., etc. Patrzymy w pewną księgę wiedzy, księgę życia, żeby zobaczyć, jak powinniśmy mówić, jak powinniśmy się zachowywać i tak dalej. And in thinking how to be, we never are. I myślimy, jak należy być, ale nigdy nie jesteśmy. Between the should and the shouldn't, the does and doesn't, we do absolutely nothing. We are there, paralyzed, doing nothing. Pomiędzy tym, czy powinienem coś zrobić, czy nie powinienem coś zrobić, pozostajemy tak naprawdę nic nie robiąc. Pozostajemy całkowicie sparaliżowani. Season passes by. Dlatego. And we have been only here. Pozostajemy tylko tutaj. You know what I'm talking about. Czy rozumiecie, o czym mówię? No. Yeah. We are all living here. Jesteśmy tutaj, żyjemy tutaj. See, we are all the reincarnation of Alicia. Jesteśmy reinkarnacją. Oh, what? Alicia, living in Neverland? A, jesteśmy reinkarnacją Alicji, która żyje w krainie czarów. We are all lost in the rabbit hole. Jesteśmy wszyscy zagubieni w tej dziurze króliczej. 5 o'clock. Godzina piąta, godzina piąta. The rabbit running around. To jak królik, który biega naokoło. People feel bad, they don't even know it. Ludzie czują się źle i nawet o tym nie wiedzą. It's so cool to feel bad, it's so natural, it's so me. Bo jest to takie fajne, że takie naturalne, takie jak ja. Takie. Definitely, how many people say, why you are so worried? I'm not worried, I'm perfectly right. Wiele ludzi, nie ma pojęcia, pyta się, dlaczego jesteś taki zmartwiony? Ja mówię, nie jestem zmartwiony, ze mną jest wszystko okej. Okay. You look at stress, no I'm not stressed. Jesteśmy zestresowani. I'm perfectly alright. Nie, jestem, ze mną jest wszystko w porządku. And they don't even know that poof, they have, believe me, 1 million thoughts happening at the same time. Nawet nie wiedzą, że wierzcie mi, mają nawet i milion myśli, które wydarzają się w tym samym czasie. See, the great magician is like to jest jak wielki magik.
If you're working in a big company, jeśli pracujemy w wielkiej firmie, w wielkiej korporacji, where there is a highly competitive, gdzie jest taka atmosfera bardzo dużej konkurencji. Why they call it corporations? Dlaczego nazywa się to korporacją? See, there's no cooperation. It's only corporation, cooperation. It doesn't happen there. Tam nie ma kooperacji, nie ma współpracy. See? Yeah, you're chopping one head and then you use it as a step stone and chop another head and to jest tylko odcinanie kolejnych głów. See? Until you become a CEO. I wspinanie się po drabinie. See? So, what am I saying then? Dlaczego to mówię? Oh, yes. And then you see these guys working there. I wtedy patrzymy na tych ludzi, którzy tam pracują. This is working at 1,000,000 kilometers per hour. To jest taka praca 1,000,000 kilometrów na godzinę. What should I do with this? Co powinienem zrobić? And they are so stupid because the only thing that they have to say really is yes, boss. I oni są tak naprawdę bardzo głupi, bo jedyne co mogą powiedzieć, co muszą powiedzieć, to the only thing they have to say is yes, boss. Aha, tak, no. Szefie. No. That's very easy, but to jest bardzo łatwe. But they are trying to see what is it that they have to dress, speak, behave. Ale stand. Oni próbują cały czas zgadywać, jak powinni się zachowywać, jak powinni się ubierać. All the techniques. Czego potrzebują. Strategies and myślą nad strategiami. Are you following what I'm trying to say? Czy nadążacie za mną? Is anybody with me or I am all by myself? Czy jestem tutaj sam, czy jesteście ze mną? An awakening is awakening from that. Przebudzenie to jest właśnie przebudzenie od tego. At some point you, wow. W pewnym momencie jest takie wow. What's going on here? Co się tu w środku dzieje? See? If you don't immediately don't sign your resignation letter, at least you ask for holidays. Jeśli w tym momencie nie podpiszecie swojej dymisji, nie zwolnicie się z firmy, to przynajmniej poprosicie o urlop. See? Or you make sure that in winter you go to India. Albo zapewnicie sobie to, że w zimie będziecie mogli pojechać or do to Indii. Thailand. No, do Tajlandii. Shocked by all what you have done in your life, what you're doing in your life. Zaszokowani tym wszystkim, co wiedzieliście w swoim życiu, co robiliście w swoim życiu. And then you start looking at yourself. Zaczniecie patrzeć na siebie. And if there is a process of transformation, i jeśli jest jakiś proces przekształcania, transformacji, there is a change, jest pewna zmiana in your behavior or in their behavior, w naszym zachowaniu, w ich zachowaniu, it's not because you want to do something about it. To nie dlatego, że coś chcemy w tej sprawie zrobić. It will be a spontaneous movement that comes out of awareness of the delusion. Ale to jest pewien spontaniczny ruch, który się pojawia ze świadomości iluzji. You don't start doing yoga because you want to become a yogi or anything. It's just you may find that, oh my God. Nie zaczynamy praktykować jogi, bo chcemy zostać joginem. Wow, this is so nice. It just happens. To się po prostu dzieje. See, not because of. Nie ze względu na jakąś przyczynę. Hmm? Are you following? Nadążacie za mną. If you find yourself in the shop and suddenly you bananas and carrots and znajdujemy się w sklepie i patrzymy, tu są banany, marchewki. And you look at the meat counter and somehow something says, goes there. Patrzymy na kasę. This is consciousness. I pojawia się świadomość. Which is seen within its content. To znaczy patrzenie w ramach jej, w ramach jej tego, co zawiera. I'm moving from here to there. Poruszam się z tego miejsca w tamto miejsce. There's no person there at all. Ale tu nie ma żadnej osoby. There's no choose maker. Nie ma tutaj kogoś, kto dokonuje wyboru. It's like you're in the supermarket and you have the fruit vegetable section and you have the meat section. To tak jak w supermarkecie mamy dział z owocami czy warzywami, mamy dział z mięsem. Shall I go this, there or there? Czy powinienem pójść tutaj, czy powinienem pójść tam? You're in the junction, see? Znajdujemy się na takim rozdrożu. You're going out of the alley. Wychodzimy z pewnej alejki. Serial alley. Widzenia. Meat is there, fruit and veggies are there. Z jednej strony jest mięso, z drugiej strony są warzywa i owoce. And then this or that.
pytanie, czy to, czy tamto. Well, I think that this is better for me because that one. I tak sobie myślimy, być może to jest lepsze dla mnie, bo to, to coś tam. And then you go either to the right or to the left, whatever it is. I idziemy wtedy albo na prawo, albo na lewo, zależy. If you stop that story. I jeśli zatrzymamy w tym miejscu tę historię. Click and you rewind till the moment when you are again back in the hall. I przewiniemy do momentu, w którym znowu stoimy w tej alejce. And you play the movie again. I znowu włączymy film od początku. And you press the button mute. I zatrzymamy, wciśniemy przycisk cisza. See, you will see only an object. Wtedy zobaczymy tylko obiekt. Standing there. Który tam stoi. Moving, looking here and there. Który porusza się, który patrzy w jedną i w drugą stronę. And then moving either to the left or to the right. I który idzie albo w prawo, albo w lewo. See? That is what is really happening. I to jest tak naprawdę to, co się dzieje. The rest is the story. You rest? It's a story, which is a to jest pewna historia. Conglomeration of thoughts, see? To jest pewien zbiór myśli. And the character of the story, which is also thought. I ten charakter historii to jest również myśl. Thought that cannot think itself. To jest myśl, która nie może sama myśleć. See? Thought cannot think. Myśl nie może myśleć. Mind cannot think because the mind itself is a thought. Umysł nie może myśleć, dlatego że umysł sam w sobie jest myślą. The person cannot think. Osoba nie może myśleć. Simply because the person is a thought. Ponieważ po prostu dlatego, że osoba jest myślą. See? That's what you're released to know that. To jest właśnie to, co tak naprawdę powinniśmy wiedzieć. You can relax. I wtedy możemy się rozluźnić. See? And let the ball roll. I pozwólmy, żeby piłka się toczyła. Okay? Because it's going to where it's going. Ponieważ ona potoczy się tam, gdzie się potoczy. Okay. Any question? Czy jakieś pytania? I'm talking too much. Come. Za dużo mówię. Then you can come next. Sorry to you. See, I'm choosing this one or that one. Widzicie, wybieram ten czy tamten. I decide this one. You can come later. You see? Na razie wybrałem tutaj, a potem możesz przyjść. And that's the game of life that goes on happening. I to jest właśnie ta gra życia, właśnie to, co się dzieje. In this case, or not, even I myself noticing that, come. I nawet w tym momencie ja sam to zauważam. See? There's no. Wait, give me a second. Pozwólcie mi, dajcie mi chwilkę. Okay, you can come. It feels good. Okej, okay, możesz przyjść, jest w porządku. Let me check the feng shui. Sprawdźmy, jakie jest feng shui. Or the pendulum, or whatever. Sprawdźmy wahadełkiem na przykład. Let's ask to my higher self, to whom I'm going to speak first. Muszę zapytać mojego wyższego ja, z kim powinienem porozmawiać. Let me feel it in my heart. Czy poczuję to w moim sercu? Come, let's talk, please. Okej, okay, możesz przyjść, porozmawiajmy. Ty możesz przyjść później. Finish it there. Tak to wygląda. Knowing that it's all an act. Wiemy, że to wszystko jest działanie. It's only an act. To jest tylko działanie, akt. Okay, now you play your role. Teraz ty graj swoją rolę. Read your lines. Act Przeczytaj first. Swoją rolę. Okay. I will speak in Polish because it's easier for me. Oh yeah, it's gonna be yes. Potrzebuję, żebyś wytłumaczył mi coś, co się kiedyś zdarzyło, a jakby ostatecznie tutaj, między innymi dzięki temu siedzę. I would like you to explain to me something that happened before, and that's one of the reasons that I am here today. Kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, przyszedł okres wakacji, mama mi powiedziała, że w tym roku wakacje spędzisz na wsi. I wtedy poczułem irracjonalne przerażenie. When I was still a teenager and the holiday started, my mother told me, this time you're gonna spend your holiday in the countryside. And I felt a total fear. Wcześniej wielokrotnie spędzałem wakacje na wsi i to było dla mnie bardzo przyjemne, bardzo lubiłem tam jeździć. Before that, I used to spend my holidays often in the countryside. It was very pleasant. I liked going there.
poczułem, że tym razem coś się stanie mi, coś niedobrego. But at this moment I felt that something very bad is going to happen to me. Because you were thinking, you were feeling afraid. Bo myślałeś, że się bałeś. You may not even remember why, maybe one of your family members, your cousins or something says, być może nawet tego nie pamiętasz, być może ktoś w twojej rodzinie, twój kuzyn coś takiego robił, straszył cię. Może opowiadali ci historię o tym domu na wsi, że coś się tam wydarzyło. Any concept, forcibly comes from the past. Każdy pomysł, każda idea, każda koncepcja przychodzi z przeszłości. All your negative emotions and positive emotions, all this coming from the past. Wszystkie nasze i negatywne i pozytywne emocje przychodzą do nas z przeszłości. They have nothing to do with the actual experiencing of this moment. Ale one nie mają nic wspólnego z faktycznym doświadczaniem tej chwili obecnej. Which is perfectly cool as it is. Która jest całkowicie fajna taka jaka jest. Zapewne masz rację. Było coś takiego. Probably you're right. There was something like this. Yeah. Ponieważ wcześniej wielokrotnie jakby dzieci z mojej rodziny previously many times children from my family. Zwykle coś się działo, że komuś się coś stało, złamał rękę, coś tam przycięło. It usually happened that somebody, for example, broke their arm or they cut something. And if I go there, that can happen to me. Jeśli im się to przydarzyło, to również i mnie się to może przydarzyć. That's a preoccupation. To jest takie zafascynowanie czymś, zajęcie umysłu czymś. I don't know if it makes sense. I like English to explain, to talk about the subject because it's so easy. Po angielsku lubię mówić o obiekcie w ten sposób, bo to jest bardzo łatwe. This is to be preoccupied. To znaczy właśnie być, zająć umysł czymś. To be mentally occupied prior to an effect, to an event occurred. Once again. To be mentally occupied prior to an event occurred. To po angielsku jest jakby tutaj być umysłowo zajętym czymś, co jeszcze się nie wydarzyło. You are new in the school. Jesteś nową osobą w szkole. And your free class is mathematic class. I jesteś na zajęciach z matematyki. And on the way to the hall, to the classroom. I po drodze do klasy. Somebody says, oh my god, I heard that this teacher is awful. Ktoś ci mówi, o rany, słyszałem, że ta nauczycielka jest straszna. Then and then you start shaking. I w tym momencie zaczynasz się trząść. And then now you have a preconceived idea of the teacher. I w tym momencie pojawia się taka idea, taka koncepcja nauczycielki. And then you have an expectation. I pojawia się pewne oczekiwanie. And this is what produces ulcers and all this stuff in the body. I to na przykład powoduje, że pojawiają się wrzody i tego typu rzeczy. Chemical imbalances. Pojawia się pewna chemiczny brak równowagi. All these contractions in the body. Skurcze w ciele. Are you following? Yes. Wcześniej zawsze myślałem, że mi nie ma szans się coś stać. Byłem o tym wewnętrznie przekonany i czułem zawsze spokój w stosunku do wyjazdów. Before I always felt inside that nothing can happen to me. I was very happy about going away. In reality, nothing can happen to you. W rzeczywistości nic ci się nie może przydarzyć. The essence of yourself, nothing can happen to you. W twojej esencji, twojej istocie, ciebie nic ci się nie może przydarzyć. Nothing ever happened to you. You haven't done a thing actually. Nic ci się nie przydarza. Tak naprawdę nic nigdy nie zrobiłeś. The space hasn't done anything. Bo przestrzeń nic nie robi. And nothing had happened to the space. It had happened in the space, but never to the space. Nic się nie dzieje w przestrzeni. To się dzieje w przestrzeni, ale nie w przestrzeni. That's the beauty and the freedom and the joy and the peacefulness and. Jest wolność, jest radość, jest spokój. And even the fun that comes after you realize who is it, what is it that you really are. I nawet ta taka zabawa, która się pojawia w momencie, kiedy sobie zdasz sprawę, kim tak naprawdę jesteś. That's the meaning of you are not a doer. To jest właśnie znaczenie tego, że ty nie jesteś osobą, która coś robi. It's not that you are this body and God is doing whatever he wants with you. It's not you and him. Jesteś tym ciałem, a Bóg robi z tobą cokolwiek chce. Nie ma czegoś takiego jak on i czegoś takiego jak ty. Both are thoughts. Obydwa to są pewne myśli. God, Bóg, I, ja, and the world, i świat, see, are thoughts. To są tylko myśli.
The individual. Jednostka. The Lord. What? The Lord. Bóg, Pan. Bóg. Mm-hmm. God, no? Like in similar to similar to Russian, Bóg. Bóg might yeah. be. It's not that I speak Russian, but I'm familiarized with it. Might be. So they are just thoughts, see? To są tylko myśli. The seer, the seen, the act of seeing, the so-called Trinity. Tak zwana trójca i widzący, i to, co jest widziane, i akt widzenia. God forbid me, it doesn't exist. Boże, wybacz mi, ale on nie istnieje. Just in case, I never know. Tak na wszelki wypadek, bo nigdy nie wiadomo. Yeah. I want to be like Einstein. Chciałbym być taki jak Einstein. Just before he died. Tuż przed śmiercią. He became Christian. Stał się chrześcijaninem. See, just in case. Tak na wszelki wypadek. Yeah, just in case. Yeah. Na wszelki wypadek. Who knows where the Jews are going to be sent after death? I know where are they sent when they are alive. But skąd, kto wie, gdzie Żydzi się podzieją po śmierci? Yeah. I don't know. I know what they do with them when they are alive, but I don't know what they do with them when they die. Bo tak jak Żydów się posyłało gdzieś za życia, to nie wiadomo, gdzie zostaną posłani po śmierci. But at least in Christianity, there is a choice that you can go to heaven. You know? Natomiast w chrześcijaństwie przynajmniej jest ten wybór, że możesz iść do nieba. There's a chance at least. Jest taka szansa, przynajmniej. And as a good scientist. I to jest takie fajne naukowe. Thinking in probabilities. myślenie o nieprawdopodobieństwie. Then he changed his mind. I wtedy zmienił zdanie. But this moment, as it is, is just thoughts. See? W tym momencie to są tylko myśli. I remember when I was a child. Pamiętam, kiedy byłem dzieckiem. I was told that I was irreverent. Powiedziano mi, że nic nie znaczę. I'm terribly disrespectful. Że nie okazuję szacunku. I mean, was very little, 4-5 years old. Byłem bardzo mały, miałem 5-6 lat. Yeah, people would say something, I would do like this, like, so what? Ludzie mi coś mówili, a ja wzruszałem ramionami, co z tego? And you will get a good one at the back of your head. Puff! I wtedy dostawałem w głowę. See, or like this. Somebody will screw your skin out of your body. Zawsze ktoś jakby tak przykręcał ci śrubę. And then you start developing fear toward your parents. I wtedy zaczyna pojawiać się strach przed naszymi rodzicami. Because they are actually hurtful. Bo oni tak naprawdę wyrządzają ci krzywdę. See? And then you start. Wtedy zaczynasz się odsuwać. And look around and patrzysz naokoło, rozglądasz się. What is going on here? Co tutaj się dzieje? Why everybody is so aggressive? Dlaczego wszyscy są tacy agresywni? See? Why am I even here? Dlaczego ja w ogóle tu jestem? See, what did I do wrong to be in such a planet? Co takiego złego zrobiłem, że wylądowałem na tej planecie? I heard that you love me, my Lord. Why did you send me here? Słyszałem, Boże, że mnie kochasz, więc dlaczego mnie tu przysłałeś? I never understood anybody. I nigdy nie rozumiałem nikogo. People are crazy here. Ludzie tutaj są szaleni. They want me to become. Chcą, żebym się stał czymś. What is wrong with the way I am, that I have to become? Ale co jest ze mną złego w tym momencie? Dlaczego muszę się czymś stać? I have to achieve, zostać kimś. Achieve and to get. What is wrong with what I have? Dlaczego muszę coś osiągnąć? Czy jest coś nie tak z tym, co mam w tej chwili? And then you start developing. I wtedy zaczynasz rozwijać. A sense of self that based upon all this stuff going on around you. Zaczynasz rozwijać pewne poczucie siebie, które jest oparte o to wszystko, co dzieje się naokoło. In the school, teachers, children, everybody aggressive. W szkole, nauczyciele, dzieci, wszyscy są agresywni. In the church, mamma mia. A w kościele to dopiero. I study in a religious school. Ja się uczyłem w szkole religijnej. And I have a friend that one day went back to his house because the priest just really, really ripped the ear out of his
a little bit, it broke a little bit. I miałem kolegę, który pewnego dnia wrócił do domu, dlatego że ksiądz naprawdę wyrwał mu kawałek ucha. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bugger that. Tak było. See? I never understood. I don't know how it happens here. In my country. Nie wiem, jak to jest tutaj, natomiast w moim kraju. When you go, there is a part of the mass. This, I like it very much, but jest I couldn't enjoy it because only the priests enjoy that part of the mass. Jest pewna część mszy, którą bardzo lubię, ale którą nigdy nie mogłem się nacieszyć, bo tylko ksiądz się może nacieszyć tą częścią mszy. See, the priest in my I don't know in your country. To w moim kraju, nie wiem jak jest tutaj. The priest takes a glass of wine and a biscuit. Ksiądz bierze kielich z winem i pije. And he have a bite of the biscuit and have a glass of wine. I może sobie ugryźć kawałek chleba i popić to winem. And then you make a queue, go there. Natomiast ludzie ustawiają się w kolejce. But in my country they give you only the biscuit. Ale w moim kraju dostaniemy tylko chleba. The wine is only for the priest. Ale wino jest tylko dla księży. I thought it was quite selfish. I zawsze uważałem, że to jest bardzo egoistyczne, samolubne. Kind of contradicting what the dude hanging on the cross was talking about. I nie rozumiałem, co Bóg, który wisiał na krzyżu, mu o czym on mówił. You have the biscuit, you swallow it with saliva, and I take the Ty dostajesz chleb, możesz go połknąć ze swoją śliną, a ja mam wino. Yeah. And they have like a walkie-talkie. It's like a wooden box. I mają coś takiego jak walkie-talkie, jakieś takie drewniane pudełko. That's it. And then you want to talk to God, you have to go on your knees, of course. I jeśli chcesz rozmawiać z Bogiem, musisz najpierw paść na kolana. See, and you talk with a secretary or something. I rozmawiasz jakby z sekretarką. See? Somebody inside of the ball, you don't know who is there. Nie wiesz, kto w tym pudle siedzi. And you start telling all your things, all the things that you haven't ever committed. I zaczynasz opowiadać o wszystkich rzeczach, których nigdy nie zrobiłeś. Because you never existed in the first place. Bo tak naprawdę przede wszystkim nigdy nie istniałeś. Right? Prawda? And then you tell him all your bad things, and then he talks to God, and God sends a message back, and then. I zaczynasz mu opowiadać o wszystkich złych rzeczach. On przekazuje to Bogu, a Bóg przekazuje wiadomość z powrotem. And then pray this and that, and you have released. I możesz odmówić tę czy tamtą modlitwę i masz z głowy. And how do you feel after you are told that your sins have been forgiven? How do you feel? Tell me. Jak co czujesz w momencie, kiedy wiesz, że twoje grzechy zostały odpuszczone? You go out of the church. Am I right or it's only me? Wychodzisz z kościoła i mówisz to tylko ja. See, you are basically super Saint Caesar. Jestem w tym momencie super czystym świętym Cezarem. He cannot be Saint Caesar because he crucified Jesus. So ale nie może być świętego Cezara, bo on też ukrzyżował Chrystusa. At least under his ministry or whatever. Anyway. So can you see that and all that you're experiencing? Czy widzisz to wszystko, czego doświadczasz? It's produced by your thoughts, ideas that somebody put in your head, or you yourself created. Actually, you did it. Jest stworzone przez myśl, którą masz w głowie, którą ktoś do twojej głowy włożył, albo którą tak naprawdę ty włożyłeś do swojej głowy. But I always like to say, don't worry, we are fixing that. Ale zawsze mówię, nie martw się, we are working on it. Pracujemy nad tym. This is a working on it moment. Pracujemy nad tą chwilą. That's the whole point. I o to w tym chodzi. A? When you have been in that moment. When which moment? When I was the teenager. When I feel that fear. Where was I? Kiedy byłem nastolatkiem i czułem ten strach. Hmm? Kiedy byłem nastolatkiem i czułem ten strach, że ktoś mi to powiedział. When I was a teenager and I felt this fear that somebody told me that. Of course. Oczywiście.
If you do like this, you go to heaven. If you do like that, you go to hell. And there Jeśli you are. Będziesz postępował w ten sposób, pójdziesz do nieba. Jeśli w taki sposób, pójdziesz do piekła. Two places that doesn't exist. Dwa miejsca, które nie istnieją. So is the one that is going to go either to heaven or to hell. Tak samo nie istnieje osoba, która pójdzie albo do nieba, albo do piekła. For me, when you don't think about that, you're in heaven. Jeśli o tym nie myślisz, dla mnie to jesteś w niebie. And you are when you are concerned about that, you are in hell. A jeśli o tym myślisz, jeśli zaprzątasz sobie tę głowę, to jesteś w piekle. Forget it all and you are in paradise. This is paradise, actually. Zapomnij o tym wszystkim i tak naprawdę jesteś w raju, bo to jest tak naprawdę raj. It's a little bit of extra cloth, but it still is paradise. To jest potrzeba nam dodatkowego ubrania, ale to jest cały czas raj. Well, winter, quite cold. Zima, w zimie. See? Panimash, this is in Russian. How do you say it in Polish? Czy rozumiesz? Ah, that's quite different. Rozumiesz. Okay. Drasumisz. Rozumiesz? A? Rozumiesz? Rozumiesz? Okay. Rozumiem. Okay, so are you trying, are you getting the point? Czy łapiecie to, co mówię? What is it that you are doing here? Czy rozumiecie, po co tu robimy? To become conscious of that with what you are unconsciously identifying with? Chcemy być świadomi tego, czego once again, trying to be conscious of these ideas that you are, of what you think and unconsciously are identifying with. Chcemy być świadomi tej idei, tej myśli, której jesteśmy, próbujemy być świadomi. And as soon as you believe them, you give them reality. I w momencie, kiedy to uwierzymy, to jest jakby rzeczywistość. And they apparently come into existence. I która zaczyna najwyraźniej istnieć. Whether I'm going to hell? Czy idę do piekła? Or you go out of the church? Czy wychodzę z kościoła? See, I'm not going to the beach, I'm going straight to heaven. I pójdę prosto do nieba. Is to become conscious of all that stuff. Chodzi o to, żeby być świadomym, żeby stać się świadomym. Well, you are conscious of all that. You cannot not be conscious of that. Otherwise, you cannot talk about it. You because you are experiencing it. If you are experiencing it, it's because there is consciousness of it. Tak naprawdę jesteśmy już tego świadomi, bo nie możemy nie być tego świadomi, skoro tego wszystkiego już doświadczamy. But we are completely under the impression that what I am, what we are, jesteśmy całkowicie pod wrażeniem, że to, czym jestem, czym jesteśmy, is limited to this particular form of expression that is manifesting, expressing itself in this particular moment. Jest ograniczone do tej konkretnej formy, która się wyraża w tej konkretnej chwili. Now you can. Nothing personal, it's just. Nie bierzcie tego do siebie. Many people sometimes, when I or somebody else, I have to use words to communicate. I or myself speak about the subject in such a way. Muszę używać słów, żeby mówić o pewnych obiektach, mówić o tych sprawach w jakiś sposób. I niektórzy ludzie. We are not underestimating the institution. Nie jesteśmy niedocenioną instytucją. We are not humiliating the president, a particular party, the church. To nie chodzi o to, że nie doceniamy jakiejś instytucji, że poniżamy jakąś partię, czy prezydenta, czy kościół. We are not laughing or mocking at them because there is no them. Them is identity with the idea that they are unconsciously getting manifesting, expressing. My się z nich nie śmiejemy, my ich nie przedrzeźniamy, ponieważ nie ma czegoś takiego jak oni, tylko jest pewna koncepcja, która się identyfikuje z tym, co jest niezamanifestowane. If we were in Soviet times, gdybyśmy żyli w czasach sowieckich, and I would be brainwashed, i bym był poddany praniu mózgu, and I was a KGB agent, lub byłbym agentem KGB, I would be programmed to know exactly who is who and what is what. Byłbym zaprogramowany, żeby dokładnie wiedzieć, kto jest kim, co jest czym. Who are the goodies and the baddies? Co jest dobre i co jest złe. And then we'll look at you. I popatrz na siebie. And we compare your behavior with the supposed to be. I będziemy porównywać twoje doświadczenie, twoje zachowanie z tym, co z wzorem, jaki powinien być. And the decision making, the choice, the action will be dependent upon that. I nasza decyzja
będzie zależna od tego. When you erase that from your hard disk. I wyczyścimy to z naszego twardego dysku. It's a complete way of action and reaction. To jest właśnie całkowita akcja i reakcja, działanie i reakcja. Spontaneity. Spontaniczność. Friendly. W sposób przyjacielski. Kind. Miło, życzliwie. You say, no, that I am you. How can I do anything like that to myself? Jeśli ja jestem tobą, to jak mogę coś takiego zrobić sobie? How can I be in conflict with you? To be in conflict with you, to be in conflict with myself. Jak mogę wejść z tobą w konflikt? Bo jeśli wejdę z tobą w konflikt, to będzie znaczyło, że wchodzę w konflikt ze sobą. How can I deny something to you if I can share it with you? Dlaczego? Jak mogę coś ci odmówić, skoro mogę z tobą się tym podzielić? Okay. This is what psychology is trying to do. Właśnie psychologia próbuje to zrobić. But they are failing because they believe in the existence of a person. Ale oni popełniają błąd i nigdzie nie zajdą, ponieważ wierzą w istnienie osoby. And they are trying to fix the person. Próbują naprawić osobę. They're trying to fix something that is not there. Próbują naprawić coś, co nie istnieje. And they just make people believe that they are now a better person. I oni po prostu sprawiają, że ludzie myślą, że ludzie wierzą, że są lepszymi osobami teraz. Here we deny everything. Natomiast tutaj my zaprzeczamy wszystkiemu. Here we disbelieve everything. Tutaj nie wierzymy w nic. Here we question everything. Kwestionujemy wszystko. Beginning with yourself. Zaczynając od nas samych. You question who you are. Who am I? Pytanie, kim jestem? You put a question mark on what you think you are. Dajemy znak zapytania przy co myślimy, że jak myślimy, kim jesteśmy? And the person disappears, which is a problem. And all the problem goes away with the person, isn't it? I wtedy osoba znika i znika problem, bo problem znika wraz z osobą. No person, no problem. Nie ma osoby, nie ma problemu. No thought, no mind, no mind, no problems. Nie ma myśli, nie ma umysłu, nie ma umysłu, nie ma problemów. Still, experiences are happening. Natomiast doświadczenia cały czas się wydarzają. But problems as such is only what you think. Ale problemy, myśli, to jest tylko to, co myślimy. The situation is not a problem, only you think it is a problem. Sytuacja sama w sobie nie jest problemem, tylko myślimy, że jest problemem. Actually, nothing is happening, only you think something is happening. Tak naprawdę nic się nie wydarza, my tylko myślimy, że coś się dzieje, coś się wydarza. That is to say that nothing had ever happened. To znaczy, nic nigdy się nie wydarzyło. It was only a story, it was only a stream of thoughts. To jest tylko pewna historia, pewien strumień myśli. Quite radical this. No? To jest bardzo radykalne. It has to be radical. Musi to być radykalne. It has to be either it's either like this or it's not. To musi być albo tak, albo tego w ogóle nie ma. See? The truth is brutally radical. It's like prawda jest brutalnie radykalna. And sometimes it's like removing a band-aid from your hairy skin. Like, ouch! We remove. A band-aid? Aha, plaster. Usuwamy plaster. Bandaż. Thank you. We remove band-aid? Usuwamy nagle bandaż, czy plaster. Yeah. Okay, what else? Co jeszcze? Any other story from childhood? Czy jeszcze jakaś opowieść z czasów dzieciństwa? Właśnie jeszcze nie zdążyłem jej opowiedzieć. Actually, I didn't manage to tell it yet. You tell me one story. You come here, any of you, see, before any question, there is always a story. Zawsze przed każdym pytaniem jest jakaś historia. Możecie tu przyjść i opowiedzieć mi swoją historię. Rarely somebody comes straight forward with a question. Ktoś tu przychodzi po to, żeby zadać pytanie. See? Żeby zadać pytanie. First is a story. Najpierw jest jakaś historia. Short, long, happy, unhappy.
czasami krótka, czasami długa, czasami szczęśliwa lub nieszczęśliwa. Happy, sad, whatever. Smutna, wesoła. And then there is a question. A potem pojawia się pytanie. And my reply is always the same. A moja odpowiedź zawsze jest taka sama. Who is the questioner? Kto jest osobą zadającą pytanie? Who is the character of the story? Kto jest bohaterem tej historii? And if you do that, really, if you look at it. Jeśli się temu przyjrzymy, tak naprawdę. As soon as you start looking at it, it vanishes in front of you. Jak tylko zaczynamy się temu przyglądać, to znika z naszego pola widzenia. And like this, you get it. This takes no time. It takes no effort. I to nie wymaga żadnego wysiłku. To w ogóle nie wymaga żadnego czasu. Because to look is to be conscious. Bo patrzeć to znaczy być świadomym. But when you look, you're not identifying with what you look. Natomiast kiedy patrzymy, nie identyfikujemy się z tym, na co patrzymy. When you look at it, kiedy na to patrzymy, immediately you are no longer it. Już natychmiast nie jesteśmy tym czymś. The very fact that you start trying to investigate and see what's going on, automatically this very act of seeing. Samo to, że zaczynamy patrzeć na coś, identyfikować się z tym, sam akt patrzenia. This associates you from this belief. Oddziela nas od tego poglądu, od tego wierzenia. And they believed you, they thought you. It's blown away. I ta myśl, to wierzenie znika. Yeah, and there is no you. Nie ma ciebie. There was never a you. Nigdy nie było ciebie. You never, ever, ever, as a separate entity, as an individual cell, you never existed. Nigdy nie istniałeś jako odrębna, niezależna jednostka. It was an illusion all along. To zawsze była tylko iluzja. It's radical, it takes no time. To jest bardzo radykalne, to w ogóle nie wymaga żadnego czasu. The so-called awakening, enlightenment, whatever you like to call it, whatever that means. To jest tak zwane przebudzenie czy oświecenie, jak to nazwiemy i cokolwiek to znaczy. Because there cannot be enlightenment neither. Bo nie może być tak naprawdę również oświecenia. Because there is no one that can possibly get enlightened, isn't it? Bo tak naprawdę przecież nie ma nikogo, kto może doświadczyć oświecenia, prawda? The seeker disappears in the search, so the seeker cannot find anything because itself goes away. Ten, który poszukuje, nie może niczego znaleźć, bo sam znika. And who is the seeker? Identity with the seeking. A kim jest poszukujący? To jest identyfikacja z utożsamianie się z poszukiwaniem. So one can say that there is seeking for the truth. Więc ktoś może powiedzieć, że mamy poszukiwanie prawdy. But there is no one seeking for the truth. Ale nie ma nikogo, kto tej prawdy poszukuje. Is the truth seeking for the truth? Jest prawda poszukująca prawdy. Hmm. And in the moment of truth. A w momencie prawdy. Such thing as duality or non-duality or advaita or vaita or oneness, all that is not there neither. Czy coś, co jest dualne, czy niedualne, bielsze, czy nie, tak naprawdę tego również nie ma tutaj. See? All these spiritual concepts also get reduced to nothing, to ashes. They are also ideas and concepts. Wszystkie te również duchowe sprawy również są, zamieniają się w pył, ponieważ to są tylko idee. That's it. I o to chodzi, to wszystko. It takes no time, it's a moment of. Wow. Przychodzi taki moment, jeśli może to zająć trochę czasu. What a joke. Ale żart. What a joke. Świetny żart. This is actually the moment that you. I don't know, at least in my case, this is a joke and this is absolutely ridiculous. To jest w moim przypadku przynajmniej, to jest świetny żart, to jest zupełnie śmieszne. It makes no sense whatsoever. Zupełnie to nie ma sensu. It can't be. At the moment of recognition, even within the recognition, it's a crap, it can't be.
To jest tak naprawdę, to jest nic, bo nawet ten moment rozpoznania, to jest zupełnie nic, to jest bzdura. Because there is a man that told me, do you want to know the truth? Jeśli ktoś powiedział mi, czy chcesz znać prawdę, see who is the seer. Zobacz, kto jest osobą patrzącą. Hold on to the seer, remain as the seer. I trzymaj się tej osoby patrzącej, pozostań tą osobą patrzącą. But of course, as everybody else, how can I see the seer? How do I do that? Ale w jaki sposób mam to zrobić? Jak mam zobaczyć osobę patrzącą? Who is the seer? How can I see the seer? First of all, I have to find the seer. Kim jest ta so I can osoba see this here. Patrząca? Jak w ogóle mogę znaleźć tą osobę patrzącą? Kim ona jest? And at the end I understood. I w końcu zrozumiałem. See, that hold on to the seer is not you holding on to something, it's just hold on to the seer is to remain as the seer, the consciousness that you already are. Trzymanie się osoby patrzącej to nie znaczy trzymać się czegoś, czepić się czegoś, tylko to znaczy trzymać się tego, czym już jesteś, widzenia. And it was in one of the biggest ashrams in India. Było to w jednym z największych ashramów w Indiach. That day I believe there were like 5,000 people meditating. Myślę, że było tam jakieś 5,000 medytujących osób. And I burst into laughter. I zacząłem się strasznie śmiać. This is a joke, this is ridiculous. I was rolling on the floor like a madman. I tarzałem się po podłodze jak szalony, bo to był, uznałem to za świetny żart. Jesus bloody Christ. It's me, that's it, that's all. Finish is here, that's all. To tylko ja, wszystko tu się kończy. And then I was disturbing the meditators because of my behavior. I potem mi powiedziano, że osoby medytujące ze względu na moje zachowanie, you are not supposed to be happy in a meditation hall. Że coś takiego jak zrobiłem nie powinno się tutaj w tej sali medytacji zdarzyć, ani w ashramie nie powinno się zdarzyć. And there were a whole bunch of guys wearing a scarf, they call in sevadas, they are like police. I była grupa facetów, którzy nosili takie szarfy, szaliki, nazywano ich policją. And then the spiritual KGB detected me. I to było takie duchowe KGB, które mnie namierzyło. And I thought I better get out of here because otherwise I will be thrown away. I powiedziałem sobie, lepiej się stąd wyniosę, bo inaczej mnie wyrzucą. They threw me away after 5 years when I started talking in the same place. They didn't agree with me, so you get out of here. I po 5 latach, jak zacząłem o tym mówić w tym samym miejscu, to mnie wywalili, powiedzieli, idź sobie stąd. Threw my leather sandals and my white kurta pijama and came back to my jeans and my t-shirts. I porzuciłem moje sandały, mój biały strój i zacząłem znowu nosić jeansy i t-shirty. Thank you. Dziękuję. See, and then I found this man. I wtedy poznałem pewnego człowieka. I will not tell you who he is. Nie powiem wam, kim jest. And then I was laughing and laughing on one of the streets of the ashram and he asked me, why are you so happy? Cały czas się śmiałem i śmiałem w tym ashramie. On się mnie zapytał, dlaczego jesteś taki szczęśliwy? And the question itself, I found it more ridiculous than anything else and that made me laugh even stronger. I samo to pytanie, które mi zadał, uznałem za niesamowicie śmieszne i zacząłem się śmiać jeszcze bardziej. I said, what were you doing? Spytał się mnie, co robiłeś? I said nothing. Powiedziałem nic. That's the whole point. I was doing nothing. O to chodzi, nic nie robiłem. That's why I am so happy. I dlatego jestem taki szczęśliwy. Because I was doing nothing with my head. Ponieważ nic nie robiłem z własną I głową. Mean, conceptually. To znaczy konceptualnie. See, no expectation or mental projections or desires or practice, nothing. Nic, żadnych projekcji mentalnych, żadnych pożądań, There's nic no takiego. Effort. Żadnego wysiłku. And then I said, nothing, I was just sitting there with myself. I powiedziałem nic, ja po prostu zobaczyłem, że jestem. And then the old man started laughing like a madman, just like me. I wtedy ten człowiek, ten starszy człowiek zaczął się śmiać jak szalony, tak samo jak ja. And then he held my hand. Wziął mnie za rękę. You don't mind, and then we were like two idiots doing like this in the middle of a big crowd. I chodziliśmy w wielkim tłumie jak dwóch idiotów. And then he said to me, "Do you see that when you forget everything?" I on mnie zapytał wtedy, czy widzisz, kiedy o wszystkim zapomnisz, including yourself, kiedy zapomnisz również o sobie, in a split second you can have a glimpse of reality, of truth. W jednej maleńkiej sekundzie możesz wtedy dojrzeć prawdę. I said yes. Powiedziałem tak. I still was saying yes, but I didn't know even what was I talking about. I was still on the
spiritual in the, on the light and cloud. I powiedziałem tak, chociaż tak naprawdę nie wiedziałem, o czym mówię. Cały czas byłem na tej jakby takiej chmurze, na tym obłoku oświecenia. Kind of like Disneyland or something. W jakimś takim Disneylandzie. Everything looks like in Disneyland. Oh, wszystko wow. Wyglądało tak jak w Disneylandzie. And then he said, where are you going? Potem mnie zapytał, gdzie idziesz? I'm going to the canteen to have my breakfast. Powiedziałem, idę do restauracji, żeby zjeść śniadanie. So what do you have for breakfast? A co będziesz jadł na śniadanie? I said, a little bit of porridge and a cup of coffee. Powiedziałem, że jakąś owsiankę, że napiję się kawy. And he said, go. Powiedział, idź. See you in satsang. See you? See you in the talk. Zobaczymy się potem na spotkaniu. What does it mean? Co to znaczy? You woke up? Budzisz się? Then carry on with your life. Off you go. I idziesz i po prostu zajmujesz się swoim życiem. Next in queue. Następna osoba w kolejce. You go, somebody else go. Ty już skończyłeś, przychodzi następna osoba. And the normal living carries on. I normalne życie trwa dalej. Dialogue, how are you? Where are you going? When I'm doing this and that, okay. Jest dialog, jest rozmowa, co robisz, jak co słychać, wszystko jest w porządku. With absolute amusement of what's going on, like a child. To jest jak u dziecka, takie uradowanie się tym wszystkim, co się dzieje. All the time feel like a 6-7 years old boy. I cały czas wtedy czuję się jak 6-7-letni chłopiec. I still dressing as I was dressing when I was a teenager. I zacząłem się ubierać tak, jak się ubierałem, kiedy byłem nastolatkiem. I have no clue what fashion means. Nie mam pojęcia, o co chodzi w modzie. Even if I go, I say, wow, so beautiful. I will not get that. I don't know. Czasami idę, mówię, że coś jest takie piękne, ale tak naprawdę tego nie rozumiem. It may look so beautiful, and I can say, wow, that's such a nice. You're dressing so nicely. To może wyglądać naprawdę pięknie i mogę powiedzieć, wow, to naprawdę fajny strój. Can I take a picture of you? Moshule will take a picture. Czy mogę ci zrobić zdjęcie? See? The next day, następnego dnia, I found the old man. Znalazłem tego starszego człowieka. And the question is different. I było inne, pojawiło się inne pytanie. How is Caesar? He asked. Jak się czuje Cezar? And I said, he's disappearing. A ja mówię, że on znika. And he said, let him go. I on powiedział, pozwól mu zniknąć. He's not there. Bo jego nie ma. He only appears to be there. To się tylko wydaje, że on tu jest. And then he looked at me during the talk. A potem w czasie spotkania, w czasie rozmowy spojrzał na mnie. And he said, if he can realize, why couldn't you? I powiedział, jeśli on może sobie zdać sprawę, może urzeczywistnić coś, dlaczego ty nie możesz? And then he said, after you wake up, it may take some time for you to get balanced into this. I powiedział, że w momencie, kiedy osiągniesz przebudzenie, to może ci zająć trochę czasu, żeby w tym rozpoznaniu znaleźć równowagę. And he set me up. I wrobił mnie w to. Because he said he realized the truth. Bo powiedział, że on zdaje sobie sprawę z prawdy. That's the reason why I am here, actually. I to jest tak naprawdę powód, dla którego tu jestem. Because then people started asking me questions. Bo wtedy ludzie zaczynają zadawać mi pytania. Can I ask you a question? Can I ask you a question? Czy mogę zadać pytanie? And okay. And it became my life, answering questions. I to stało się moim życiem, odpowiadanie na pytania. The old fox, he set me up. Stary lis wrobił mnie w to. Whatever you are, heaven or hell. Czymkolwiek jesteś, czy to jest niebo, czy piekło. Thought I got lost. I fell in the traps that happens after awakening. Ale ja również padłem w pewną pułapkę, która pojawia się po przebudzeniu. And I believe me, it is quite difficult to get out of the trap. And i wierzcie mi, jest dość trudno, żeby z tej pułapki się wydostać. And the guru seeing and widzenie guru. It was very sweet, but I had to let it go. To jest bardzo słodkie bycie guru, ale trzeba to popuścić. See.
Okay. What else? Coś jeszcze? To może na szybko jednak. Am I answering your question? Okay, maybe just, now, just quickly. Of course. Quickly, as quick as you can possibly be. Kiedy byłem na wsi, przez dwa tygodnie absolutnie nic się nie stało. Ja już nie myślałem o tym strachu, zapomniałem. When I was in the countryside, nothing happened and I forgot about the fear. I ostatniego dnia jechałem z kuzynem na ciągniku i w pewnym momencie nagle poczułem szarpnięcie. And on the last day I was with my cousin on a tractor and suddenly I felt a bump. Something happened, something hit. To zrobiło się tak super cicho, nie do opisania. Nie ma czegoś takiego w naturze, w przestrzeni wokół nas, że było tak cicho. And suddenly it all became very, very quiet. So quiet that it's like unnatural. There's nothing so quiet in nature. I zobaczyłem, tak jak to w filmach czasem mówią, zobaczyłem całe swoje życie, ale nie swoimi oczami, tylko jakby wszystkie sytuacje, które się w nim wydarzyły. And then I saw my whole life, like in the movies they say, but not with my own eyes. I just saw all the events from my life. Yes. To trwało dobre kilka godzin. And it was lasting for a couple of hours. A tak naprawdę to trwało niecałą sekundę. And in reality it happened for less than a second. I w pewnym momencie sobie pomyślałem, kurde, tyle nad tym myślę, a ja chyba właśnie spadałem z ciągnika. And then I thought, wow, I've been thinking about this for so many years, and actually I think I was falling off the tractor. So you wake up at that age. So, więc w tym wieku się przebudziłeś. You didn't know that there is a funny name for that experience, which is awakening. Ale nie wiedziałeś, że to doświadczenie ma fajną, śmieszną nazwę, czyli przebudzenie. But then you fell asleep again. A potem ponownie zapadłeś w sen. Obviously, otherwise you wouldn't be here. Naprawdę, bo w innym wypadku nigdy byś tutaj nie przyszedł. You will not be there asking questions, you will be here seated answering questions. Nie byłbyś tutaj osobą zadającą pytanie, tylko byś odpowiadał na pytanie. Yeah. Because if you see the story of your life, who is the seer of the story of your life? I jeśli widzisz historię swojego życia, to kto jest osobą widzącą historię twojego życia? If you saw what you called you in front of you, who is the you behind you? Jeśli widziałeś przed sobą coś, to kto był tym tobą za tobą. There cannot be two yous. Nie może być dwóch ciebie. That's quite cloudy. To jest dość takie jakieś niejasne. Unconfusing. I bardzo takie wprowadzające w zamęt. See? It can be only one eye. Może być tylko jedno ja. Only one seer. Tylko jedna osoba widząca. Kiedy uderzyłem... I must end my story. You've gone. Kiedy uderzyłem w ziemię, przestałem się turlać. You actually fell down from the truck. Mm-hmm. Przestałem się turlać, wstałem, spojrzałem na rany na swoim ciele, które było dosyć pokiereszowane. So when I hit the ground, I stopped moving and I stood up and I looked at the wounds on my body, which was quite badly wounded. Czułem fantastyczny spokój. I felt incredible, fantastic peace. Poszedłem na piechotę do wsi, bo byłem w stanie iść. I walked to the village because I was able to walk myself. Szedłem do domu, wszyscy jak mnie zobaczyli, zaczęli krzyczeć, że o Matko Boże, o Jezu, co się stało? I entered the house and everybody who saw me started screaming, my God, what happened? A ja czułem spokój, nie rozumiałem ich zachowania. And I felt very big peace and I couldn't understand their behavior. That's you. That's your true nature. To jesteś ty, to jest twoja prawdziwa natura. That's a confirmation that to jest potwierdzenie, that the conditions, że warunki, physical condition, not even mental condition, in reality doesn't alter that peace. Że to jest potwierdzenie, że nawet warunki fizyczne, warunki umysłowe w rzeczywistości tego umysłu, tego spokoju nie zmieniają, nie zaburzają. Even if you deeply identify with the physical condition and the mental condition and you believe that you are completely insane, in reality nothing is happening to you. Nawet jeśli się głęboko utożsamiasz z warunkami fizycznymi, z warunkami umysłowymi, tak naprawdę nic się z tobą nie dzieje. That was that. Yeah. Tak było. That is that. Tak jest. That was that. Tak było. Rightly said. Bardzo dobrze powiedziane.
Eventually you will say, I am that. Jakby w umyśle możesz powiedzieć, ja jestem tym. In essence. W swojej esencji, w istocie. Because you are also this. Jesteś również tym. This is only your half true. Ale to jest tylko połowa, twoja połowa prawdy. That is, that peace is the other half. Ten spokój jest tylko połową. Hmm. That's your permanent reality. To jest twoja permanentna rzeczywistość. And all this, including this, is your impermanent expression. A to wszystko inne to jest twoja, to jest twoje niepermanentne, nietrwałe wyrażenie się. Okay. No more stories? To już koniec historii. Thank you. Thank you. Dziękuję. Cool. So nice. See. Isn't it better shaking hands and touching feet? Isn't it better shaking hands and touching feet? Czy nie lepiej jest podawać sobie ręce niż dotykać stóp? It may be probably even more hygienic. Być może jest to, prawdopodobnie jest to bardziej higieniczne. You never know. Nie wiadomo. I don't know from where you're coming from. I don't know from where you're coming from. Nie wiem skąd tu przyszedłeś. Just in case. Tak, na wszelki wypadek. Okay. Yeah. You. Zapraszamy. Yes. Yeah. Hi there. I have one question. Pretty funny here. Yeah, it's a magic. Bardzo śmiesznie tutaj. It's a magic chair. To jest magiczne krzesło. It was prepared with feng shui and. Ono zostało przygotowane z zasadami feng shui and reiki and. Reiki. Meditation on the light and. Medytacja na światło. Okay. I have one question. Mam jedno pytanie. I'm smiling to the pictures for the picture. Smile. Me too. Ja się tylko uśmiecham do zdjęcia. No, you can try. No? Możesz spróbować. It's hard like that. Yeah, yeah. Bardzo trudno. Yeah. Very hard. Bardzo trudno. Like that is impossible even to think about anything. Nawet to jest niemożliwe, żeby o czymś pomyśleć. Yeah. If you try to recollect your thoughts and your question, the whole thing will disappear. Jeśli tylko próbujesz przypomnieć sobie swoje myśli, swoje pytanie, wszystko zniknie. Well, you always grab that back. Never mind. Zawsze to chwytamy, nieważne. Yes, now it's back. Now it's back. Już wróciło. Yeah. And it's me again. I to znowu jestem ja. Oh yeah. Yeah. And now there is no me. Ale nie ma przecież mnie. Yeah. That's better than stand-up show, you know. To jest lepsze niż jakaś komedia. Something like that. I don't know. Okay.
Okay. What is so serious about the truth? Can you tell me? Dlaczego jesteś taki poważny, jeśli chodzi o prawdę? Możesz mi powiedzieć? You know, because no, try. Yeah. Spróbuj. In Polish. Możesz po polsku. Okay. In Polish the better? Yeah. Polish true. Can't stop smiling when I see you smile. Muszę się uśmiechać, kiedy widzę, jak ty się śmiejesz. Give me a picture. Okay. But but I understand one thing. I don't understand, you know. Zrozumiałem jedną rzecz. I did not. You której know. Nie rozumiałem. Yeah. And I still did not understand, you know, with. It's about identification with my body, you know. Ciągle tego nie rozumiem. Chodzi o identyfikowanie, utożsamianie się z moim ciałem. Yeah, because I feel that it's still my body, you know. That it's still me, you know. Wciąż czuję, I don't understand, you know, what is this feeling, you know. Wciąż czuję, że to jest moje ciało, że to jestem ja. If you don't identify yourself with it, you can say it is me. Jak długo będziesz się identyfikował z tym ciałem, to będziesz mógł powiedzieć, to jestem ja. Yeah, and I'm saying that, you know. I właśnie to mówię. Yeah. I also experience my body. Ja również doświadczam mojego ciała. Okay, but it's actually quite cool experience. To jest tak naprawdę bardzo fajne doświadczenie. I mean, you can experience. To, że możemy doświadczać. This is an experience. To jest doświadczenie. Why not? Dlaczego nie? That's exactly why it is here. To właśnie po to ono tutaj jest. To be experienced. Żeby go doświadczać. Life is just an experience. Życie jest tylko doświadczeniem. Why not? Dlaczego nie? There's not even space for the question why not. It's going to be there. W ogóle nie ma nawet miejsca na takie pytanie, dlaczego nie? Po prostu ono tu jest. It has been always there. Zawsze tu było. Never came into existence. Nigdy nie stało się, nigdy nie zaczęło istnieć. You know, I'm. Now my thought is that is it good or bad? You know that I think that I am my body or something like Więc that. Więc mam teraz know? Taką myśl, czy to jest dobre, czy to jest złe, że myślę, że jestem moim ciałem. Yeah. I am my body. Isn't it amazing? Jestem moim ciałem. Czy to nie niezwykłe? I am my body. Jestem moim ciałem. That's the truth. Taka jest prawda. I am. Jestem. And my body. I moje ciało. The I am. Jestem. And the body. I ciało. And they are not separate. A one nie są czymś odrębnym, rozdzielnym. You cannot disassociate them. Nie można ich rozdzielić. You cannot separate them. Nie można ich odłączyć. You can only lose your identity with it. Można z tym tylko utracić utożsamianie się, identyfikację. Well, I try also. I wanted to get rid of that. Like, ja również próbuję pozbyć się tego. And then I decided to enjoy it. I postanowiłem, że należy się tym cieszyć. Instead of trying to get rid of it, a nie próbować się go pozbyć. I began to enjoy it. I zamiast próbować się go pozbyć, zacząłem się tym cieszyć. I have deep issues with this, I'm telling you. Big Mam różne kwestie, różne problemy z tym związane. Until I decided to leave him alone. Ale w końcu postanowiłem zostawić to w spokoju. It's gonna be there for quite some time. Przez pewien czas jeszcze ono będzie sobie istniało. Maybe if I carry on doing yoga like that and being vegetarian and so on. Może jak będę jeszcze praktykował jogę, jeśli będę medytował i tak dalej. So I better enjoy it. Więc lepiej się nim cieszyć. It's a pleasure. To jest przyjemność. Sometimes a pain. Czasami też i ból. Yeah.
And sometimes for some people it's also pain. Czasami dla niektórych ludzi to jest również ból. A pain in their neck. Pani chciała coś powiedzieć jeszcze odnośnie tego pytania? Don't be in conflict with the body. Don't be. Detachment doesn't mean rejection. Odseparowanie nie oznacza odrzucenia. It's misunderstood as rejection. Detachment is not rejection. Takie niezwiązywanie się jest czasami źle rozumiane jako odrzucenie. Detachment from your girlfriend or your wife doesn't mean that you will get divorced or you will not break up with your girlfriend. Jeśli się jakby odłączysz, czy nie będziesz przywiązany do swojej żony, swoich dzieci, to nie znaczy, że musisz brać rozwód i ich odrzucić. Detachment from family and society and that doesn't mean that you become that you isolate yourself. Nieprzywiązywanie się do rodziny, do społeczeństwa, to nie znaczy, że się odizolujesz. Detachment basically means disidentification. Takie właśnie to nieprzywiązywanie się generalnie oznacza pewną identyfikację, tą identyfikację. Nie identyfikację. Nie identyfikację. See? So spiritual seekers are running away from the world. Osoby, które poszukują duchowości, wyrzekają się świata. And trying to get rid of the world. Próbują pozbyć się świata. And the waking one is fascinated by it. I są budzą się zafascynowani światem, przebudzają się. Okay. Yeah. Even taking pictures. Można robić zdjęcia. Leave it alone. Zostawić to w spokoju. Let it be. Pozwolić, żeby było. Become a beetle. Become a beetle. Beetle? Beetle? Beetle, the musician. Yeah, Beetle, the music. But the music group from the 60s. Okay. John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney, the Beatles. Uh-huh. You become the Beetle. Stać się Beatlesem. See? Let it be, let it be, let it be. Jak piosenka, let it be, niech będzie, niech tak będzie. That's your spiritual practice. To jest taka praktyka. The Beatles' behavior. Zachowanie jak Beatlesi. But only that song. Ale tylko w wypadku tej jednej piosenki. The rest was quite confusing. Bo pozostałe to jest trochę pomieszanie. Especially the song Yesterday. Szczególnie jeśli chodzi o piosenkę Yesterday. I believe in yesterday. Wierzę w dzień wczorajszy. Yeah. I believe in yesterday. You got the wrong mushrooms, dude. To zjadłeś chyba nie te grzybki. That's the whole point. O to w tym wszystkim chodzi. To be, to let it be, być, that you are. Pozwolić być, jakim się jest. Hmm? Because what you are, in essence, allows let be. Ponieważ to, czym jesteś w swojej istocie, pozwala ci być. Whatever is there. Tym, co tu jest. And the space allows all this to happen. I przestrzeń pozwala, żeby to wszystko się w niej wydarzyło. From here. Z tego miejsca? To there, all of you are sinners. Do tamtego miejsca wszyscy jesteście grzesznikami. You too. Ty też. And from here to there, all of you are saints. Natomiast od tego miejsca tam do końca wszyscy jesteście święci. I'm right in the middle. A ja jestem gdzieś po środku. Dokładnie po środku. And the space. Natomiast przestrzeń is allowing both of them to exist. Pozwala, żeby i ci, i jedni, i drudzy istnieli. And it's not affected by them. I ta przestrzeń nie jest w żaden sposób zmieniona przez nich. All of them will leave the space. Natomiast jeśli porzucimy przestrzeń, in 2 hours this will be only empty space. Za 2 godziny to będzie tylko pusta przestrzeń. Space is ever present. Przestrzeń, która zawsze jest obecna. Everything else comes and goes in it, appears and disappears in it. Wszystko w niej pojawia się i znika. So be the space that you are. Bądźmy przestrzenią, którą jesteśmy. And everything is okay. I wszystko będzie w porządku. Even what is not okay. Nawet jeśli nie jest w porządku.
Okay, and what if? Showing my legs here. Pokazuję nogi. I may end merry tonight, I don't. I'm not showing my legs, but yeah. I don't want to end merry tonight. You want to what? I don't want to end merry tonight. I don't want to end married tonight. End married. Married, yeah. Nie chcę zakończyć małżeństwa. Married? Dzisiaj. Uh-huh. Mm-hmm. Tu. Have you heard that? Yes. Yeah. Okay. So, what else? Yeah. Co jeszcze? Because there is a one point, you know. Jest jedna kwestia. When I have experienced that I am my body, no? Kiedy doświadczam tego, że jestem teraz moim ciałem. Yes. What if my body will die? No. Then co jeśli moje ciało umrze? Wtedy również ja umrę. It's already dead. It's already dead. Ono już jest martwe. My body. Yeah. Twoje ciało. No, it's not alive. It is. Ono nie żyje. It has been given life, but it has no life on its own. Ono dostało życie, ale ono nie ma życia samo w sobie. This is a joke. Yeah. So? Co dalej? When the body dies, then you will get a new model. Jeśli ciało umrze, dostaniesz nowszy model. Last fashion design. Najnowszy model, najbardziej modny model. Who knows? Maybe we'll come with GPS and. Być może będzie z GPS-em. Better suspension and. Będzie miało lepsze podwozie. It's a hand-free. Whatever commands. And będzie miało jakąś konsolę bezdotykową. Have a look, it's less hairy. Ale zobacz, jest mniej owłosione. It walks in two legs. Chodzi na dwóch nogach. And it can use the thumb. I może używać kciuka. See? I'm joking, Ja tylko żartuję. This is a joke out of the assumption that We are a monkey quantum leap. To jest taki żart, że my mamy, jakby wykonaliśmy skok od bycia małpą. A genetical quantum leap within the monkey. Genetyczny skok w ramach małpy. We're quite similar. Jesteśmy bardzo podobni. We got the human body already. Już mamy ludzkie ciało. Now we are getting rid of the monkey mind. I teraz próbujemy się pozbyć umysłu małpy. We're moving forward. Idziemy do przodu. It's called evolution. To się nazywa ewolucją. It happens when the revolution here begins. To się dzieje wtedy, kiedy tutaj zaczyna się rewolucja. And then after this war, this revolution here. A potem po tej wojnie, po tej rewolucji tutaj. Positive thinking and negative thinking begin to kill each other. Pozytywne myślenie i negatywne myślenie zaczynają się zabijać nawzajem. And when all these tools are dead, kiedy obydwie strony są martwe, then something new takes place. Coś nowego się zaczyna. How it's gonna be? Jak to będzie? That we will see. To się okaże. Supposed to be a surprise. To powinna być niespodzianka. Because the invisible, not even the invisible knows how it's gonna be. Bo nawet to niewidzialne, to co jest niewidzialne, nie wie, co się stanie, jak będzie. Not even the magician knows what is gonna come out of the head. Nawet magik nie wie, co mu wyskoczy z kapelusza. You will be like, oops, look what came. Oh, another finger is growing here. O, i następny palec wyrósł, coś nowego. What can I do with that now? Co teraz mam z tym zrobić? Just for the sake of. To jest tylko dla poszukującego.
Yeah, something happened, you know, after you said that my body is already dead, you know. Coś się stało po tym, jak powiedziałeś, że moje ciało już jest martwe. If your attention goes away from the body and is completely drawn to the one that pays attention to the body, you may not even feel it. Jeśli twoja uwaga jest odciągana od ciała, możesz tego nawet nie czuć. You lose body consciousness when you sleep. Kiedy śpisz, utracasz świadomość nad ciałem. So when you're sleeping, you are dead. Kiedy śpisz, jesteś martwy. That's only the peace is there. To jest jedyny spokój, który tam jest, w tym jest. Hmm? That's your true nature. To jest twoja prawdziwa natura. But unfortunately, we are still identifying oneself with the darkness. Ale niestety wciąż identyfikujemy się z ciemnością. The identity with darkness doesn't allow you to know who you are in deep sleep. I w głębokim śnie to identyfikowanie się z ciemnością nie pozwala nam wiedzieć, kim jesteśmy. The identity with the inactive mind, identyfikowanie się z nieaktywnym, niedziałającym umysłem, with the unmanifested universe, z tym niezamanifestowanym wszechświatem, doesn't allow you to know who you are. Nie pozwala nam wiedzieć, kim jesteśmy. This is why it can happen only when the manifestation is present. I dlatego to się może zdarzyć tylko wtedy, kiedy ta manifestacja się pojawi, jest obecna. You know, it's pretty weird to me, you know, to imagine, you know, how I can change, you know, my body as some kind of model of as a machine or something like that. To jest, you know, coś nowego dla mnie, żeby wyobrazić sobie, jak mogę zmienić moje ciało jak nowy model, jak maszynę. The question is why. Mm-hmm. Pytanie jest dlaczego. Nie wiem. If there is an intention, a desire, then you are seeking for an identity. Jest tutaj pewne pożądanie, poszukiwanie utożsamienia się, identyfikacji. Yes. Yeah. You're looking for a me. Szukasz siebie, szukasz ja. Mm-hmm. And I still feel that I am Daniel, you know. Wciąż czuję, że jestem Daniel. Yeah, maybe not now. Something has been changed. You know that I'm not in identifying, you know, in my body as, you know, 5 or 10 minutes ago. You know, because after you say something. Być może coś się stało. Być może teraz już nie identyfikuję się z moim ciałem tak jak 5 czy 10 minut temu, bo być może coś powiedziałeś. Yeah, you say something like that. My body is already dead, so I felt that there is some kind of presence inside of my body. You know. Powiedziałeś, że moje ciało już jest martwe i to jest tak, jakby była w moim ciele jakaś obecność. You are the peace that is present in the body. Ty jesteś spokojem, który jest obecny w twoim ciele. Yeah, but for example, now I'm still feeling something like nervous, no, because I'm sitting in front of all these people. Wciąż czuję coś takiego jak nerwy. Czuję się zdenerwowany, dlatego że siedzę tutaj z przodu przed ludźmi. Because your identity has been threatened, whatever the identity might be. Ponieważ twoja identyfikacja jest jakby zagrożona, jakakolwiek ta identyfikacja jest. What are they going to think about me? Teraz czy będziesz myśleć o mnie? What am I going to think about myself when I sit there? Czy będziesz myśleć o sobie, kiedy tutaj siedzę? And this is an experience in the body. To jest pewne doświadczenie w ciele. Produced by thoughts. Które jest wynikiem myśli. That you may or may not be identifying with. Że możesz lub nie, myśli, z którą możesz się lub nie musisz identyfikować. If you don't identify yourself with it, jeśli się z nią zidentyfikujesz, the fear expresses itself, jeśli ona się wyrazi, the idea is recognized, wtedy ta koncepcja zostanie rozpoznana, the thought that is creating it, i myśl, która ją stworzyła, it will disappear and never come back. Zniknie i nigdy więcej się nie pojawi. Mm-hmm. If you identify yourself with it, jeśli się z nią zidentyfikujesz, then it becomes stronger. Wtedy ona będzie coraz silniejsza. If you try to get rid of it, it becomes stronger. Jeśli będziesz próbował się jej pozbyć, ona będzie się robić coraz silniejsza. If you turn your face from away from it, jeśli odwrócisz twarz od niej, and do something that makes you feel better, it becomes stronger. I będziesz próbował robić coś, co sprawi, że będziesz czuł się lepszy, ona będzie coraz silniejsza. Anything you do to get rid of or run away from, cokolwiek będziesz próbował robić, żeby się jej pozbyć, żeby od niej uciec, it is rejected, ponieważ ona będzie odrzucona, then becomes stronger. Ona będzie robić się coraz silniejsza. And it will come back. I wróci.
stronger. Wróci silniejsza. But if you don't identify yourself with it, natomiast jeśli nie będziesz się z nią identyfikował, you allow it to express itself. Pozwolisz jej wyrazić siebie. It's like it stays in the body, it doesn't become action. Ona zostaje w ciele, ona nie staje się akcją, nie staje się działaniem. If you get angry with me because the way I'm talking to you, whatever. Możesz być zły na mnie, jeśli chodzi o to, w jaki sposób ja z tobą rozmawiam. A thought will produce your anger. Ta myśl wytworzy twój gniew. But if you observe it, ale jeśli będziesz ją obserwował, you are already not identifying yourself with it. To już się z nią nie identyfikujesz. See? And then it does like this. Wtedy ona zaczyna się gotować here. W tobie. And goes away. I sobie pójdzie, zniknie. If you have to do something because I am your boss and you have to deal with me. Jeśli musisz coś zrobić, bo ja jestem na przykład twoim szefem, musisz coś zrobić, co ci mówię. And the anger is there. I odczuwasz gniew. And you want to kill me. I chcesz mnie zabić. Of course. Oczywiście. Then the anger is there. Wtedy ten gniew narasta. And you can say, you know, boss, I will talk to you in 10 minutes and we're going to deal with that just now. Wtedy możesz powiedzieć, nie, szefie, porozmawiam z tobą za 10 minut, załatwimy to. See, you can act and react. Możesz działać i możesz działać jako na zasadzie reakcji. Without being conditioned by that, while that is present. Bez konieczności bycia uwarunkowanym przez to, co jest obecne, w momencie, kiedy to jest obecne. That's the moment when you think about taking the gun. To jest ta chwila, kiedy myślisz o tym, żeby chwycić za broń and shoot. I strzelić. You somehow, you see that. W tym momencie to widzisz. And that doesn't happen. I to się nie dzieje. See, that pattern of behavior does not reincarnate. I ten sposób zachowania, ten wzorzec zachowania nie powtarza się, nie reinkarnuje. That starts disappearing from the planet. On zaczyna znikać z tej planety. See? That starts going away from here. Zaczyna stąd znikać, odchodzi. Some people come to the talk and close their eyes and try to feel something. To jest bardzo fajne, śmieszne. Czasami ludzie przychodzą tutaj, zamykają oczy i próbują coś poczuć. And they don't feel anything, then they go away. I kiedy nic nie czują, to wychodzą. This is not a feeling. To nie chodzi o uczucie. What you're going to recognize here is not a feeling, it's that which feels. To, co rozpoznasz, to nie jest uczucie, to jest to, co odczuwa. What a trick, no? To jest taka pułapka. Looking for an experience. Szukamy pewnego doświadczenia. Vibration or something. Jakiś wibracji. Have nothing to do with it. Yes, I think that I looking some for something like that, you know, to myślę, recognize. Myślę, że szukałem czegoś takiego, żeby to coś recognize rozpoznać. Something between when I. The recognizer, which is not the recognizer, but a recognition cannot be recognized as an experience. Więc ten, który rozpoznaje, który nie jest rozpoznaniem, tylko rozpoznawaniem. The invisible is invisible, it's not even visible for itself. To, co jest niewidzialne, nie jest widzialne nawet dla samego siebie. The one that is experiencing the body, ta osoba, która doświadcza ciała, is not cannot be experienced, it's not an experience. Nie może być doświadczana, nie jest doświadczeniem. Because it's not an object. Ponieważ nie jest obiektem. See, it cannot be experienced objectively. Ono nie może być doświadczane obiektywnie. It's not a subject. Nie jest również podmiotem. So it cannot be experienced subjectively or intuitively. It has to be recognized directly for what it is and for what you are. Nie może być rozpoznawane intuicyjnie czy subiektywnie. Musi być rozpoznane bezpośrednio jako to, czym jesteś. I just got a reaction when I said for what you are. I'm speaking like Alan Watts. I got the same tone of voice. I don't know why. Więc mówię po prostu, że zrelaksuj się. Mamy ten sam ton głosu jak Alan Watts. Nie wiem dlaczego. The great speaker of this subject. To jest osoba, która dobrze mówi na ten temat. You are what you are looking for. Jesteś tym, czego poszukujesz. How can you find it? Jak możesz to znaleźć?
If no. it is you, how can you find it if it is you? You jeśli find you, if you find, you find something. Jeśli to jesteś ty, to jak możesz to znaleźć, bo coś czego szukasz, to szukasz czegoś. But the end of the search is a not finding. Ale zakończeniem tego poszukiwania nie jest znalezienie. You don't find yourself. You bo nie znajdujesz siebie. You know that you are there, but you cannot find it. You never find yourself. You know. Wiesz, że jesteś, że tu jesteś, ale nie możesz nigdy siebie znaleźć. This remains a paradox. I to pozostaje zawsze paradoksem. You will never know what is it, how is it that you are. Nigdy nie będziesz wiedział, jak rozumiesz, że jesteś, w jaki sposób rozumiesz, że jesteś. I did it again. Yes, because I understand that maybe I'm looking for something too special or something, and you rozumiem, are saying that this is może szukam czegoś specjalnego, me, you know? Yeah. A to jest dla mnie zbyt proste. This is not something special. It's natural. It's normal. It's organic. To jest coś naturalnego. To jest normalne, organiczne. It's not something extraordinary. To nie jest nic niezwykłego. At the beginning, maybe. Może na początku. The emptiness, or whatever you like to call it, nothing, as a void, and pewna pustka, jak chcemy to nazwać, nicość. See? Eventually, it's normal. Ale ostatecznie to jest coś normalnego. Hmm? The whole fascination disappears. Cała fascynacja zniknie, znika. See? You go back to your jeans and your t-shirt and z powrotem zaczynasz nosić jeansy, t-shirty. And your yoga and your prawiasz jogę. Computer and whatever it is that you're doing. Grasz, używasz komputera, robisz wszystko tak jak robiłeś. Knowing that no one is doing anything. Ale nie ma nikogo, kto robi cokolwiek. That the whole thing is just happening or not happening. Po prostu to wszystko się albo dzieje, albo się nie dzieje. Hmm. You go back to the beauty. I'm telling you, the beauty of the experiencing of limitations. Wracasz do piękna doświadczania ograniczeń. Isn't it amazing that the unlimited? Czy to nie jest niezwykłe, że to, co jest nieograniczone, is just experiencing limitations? Po prostu doświadcza ograniczeń. Hmm? Isn't it a paradox? Czy to nie jest paradoks? The unlimited is playing limitations. To, co nieograniczone, bawi się z ograniczeniami. Hmm? And then you go back to the ordinariness, beauty, simplicity of your human existence. A potem wracasz do tej prostoty, do piękna ludzkiej egzystencji. With your breakfast on bed on Sunday with your boyfriend or girlfriend, sorry, with your girlfriend, I don't know. Śniadanie w łóżku z narzeczoną w niedzielę. Are your wife, whatever. Albo z żoną. I don't know. Anyway, still I don't know. Nowadays, I mean, anything. W dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Especially if you live in Holland. Tak jak w Holandii. See. And that life carries on. A życie trwa dalej, toczy się dalej. The only thing that changes is your point of view. That means what I mean is that there will be no point of view. To, co się zmienia, to twój punkt widzenia, ale chodzi mi o to, że nie ma czegoś takiego jak punkt widzenia. And the subsequent changes that may happen in your life, they will happen spontaneously. Natomiast te zmiany, które nastąpią w twoim życiu, to one nastąpią, które mogą nastąpić w twoim życiu, one nastąpią spontanicznie. And they will not be seeking on it. I nie będzie, one nie będą niczego szukały, poszukiwały. Nie just będzie z tym związane poszukiwanie. Doing for the sake of doing, living for the sake of living. Chodzi o to, żeby robić po to, żeby robić, żyć po to, żeby żyć. End of the chapter. I na tym koniec. Hmm. Nothing special. Nic nie jest specjalne. Everything is special. Albo wszystko jest specjalne. Wyjątkowe. There's a teacher I like him very much. Jest taki nauczyciel, którego bardzo lubię.
I won't say the name, but I like him very much. Nie powiem, jak się nazywa, ale bardzo go lubię. Maybe he has a copyright of what I'm going to say, or I want to be sued by a colleague. On ma prawa autorskie do tego, co chce powiedzieć. And he said that you look for yourself in the world. On powiedział, szukasz siebie w świecie. You look for yourself in the mind. Szukasz siebie w umyśle. You don't find yourself there neither. Ale również tam siebie nie znajdujesz. You start controlling the mind, time in the mind. You próbujesz kontrolować umysł. Don't find yourself neither doing that. Ale również tutaj w tym kontrolowaniu nie znajdujesz siebie. You look for yourself in the awareness. You don't find yourself there neither. Szukasz siebie w świadomości, ale tam również siebie nie znajdujesz. You find, look for yourself in the nothingness. You don't find yourself neither. Potem szukasz siebie w nicości, tam również siebie nie znajdujesz. And then you are sure that you cannot find yourself. I wtedy jesteś pewny, że nie możesz znaleźć siebie. Then you go back to the pub and carry on drinking. I wtedy wracasz do pubu i pijesz dalej. You will never find yourself. Bo nigdy siebie nie możesz znaleźć. But yourself are there. You are there. Ale ty jesteś tutaj. God. It's beyond everything, even light. To jest poza wszystkim, nawet światło. Even light is something. Nawet światło jest czymś. Because if there is light, who is seeing the light? Bo jeśli jest światło, to kto widzi to światło? So the seeing of the light is even prior to the light. And bo widzenie światła jest nawet czymś, co jest przed światłem, co następuje przed światłem, zanim pojawia się światło. The emanator of the light. Is it? Emanator of the light. To jest ten, który emanuje światło. So it's prior to it. A więc jest, on istnieje przed światłem. It depends upon you. To zależy od ciebie. Nothing exists without you. Nic nie istnieje bez ciebie. But you can exist without anything. Natomiast ty możesz istnieć bez wszystkiego. You don't need anything. Niczego nie potrzebujesz. And yet you can experience ale anything. W dalszym ciągu możesz doświadczać wszystkiego. You are experiencing everything actually. Tak naprawdę wszystkiego doświadczasz. Just one at a time. Tylko że jednej rzeczy naraz. That's the meaning of omniscience. I to jest znaczenie wszechwiedzy. O to chodzi we wszechwiedzy. That knows everything, but not at once. Że doświadczasz wszystkiego, ale nie naraz. Yeah, but one at a time. Tylko pojedynczo. It may happen that you may know a little bit more. Może się tak zdarzyć, że będziesz wiedział coraz troszkę więcej. While experiencing the body. Kiedy doświadczasz ciała. But you don't want to know so much, I'm telling you. Ale mówię ci, nie chcesz wiedzieć tak dużo. You don't want to suffer from a spiritual supernatural gossiping. Nie chcesz cierpieć z powodu duchowego, nadnaturalnego plotkowania. See, to know what is happening in the neighborhood. And bo wszystko wiesz, co się wszędzie dzieje. See, what is my neighbor doing? And puff, you have it here. So wszystko, co robię. You don't want that, honestly. Naprawdę nie chcesz tego wiedzieć. I know what I'm talking about. Wiem, o czym mówię. Yes. Do you mind if I acknowledge that question there? Czy jeszcze tutaj jedno pytanie? Yeah. Mam podobne pytanie. You? It's a short question. Bardzo krótkie. Okay. I cannot promise you that it's going to be a short answer. Nie mogę obiecać, że będzie na nie krótka odpowiedź. Because I have similar thoughts to this guy which was sitting before me. Mam podobne doświadczenia do pana, który siedział tutaj przede mną. Because like from the first day that I come here, od pierwszego dnia jak tutaj przychodzę, I have a pain in my teeth. Czuję ból w zębach. Ah, you have one thing. A toothache. Yes. Bolą mnie zęby. Very much like. Dentists are very good. Yes, I know, but I didn't have. Dentyści są na to bardzo dobrzy. I didn't have a time for that.
Nie miałam na to czasu. Day, and I go today to the dentist. I dzisiaj poszłam do dentysty. And when I go back home, I have even bigger pain than that. A po powrocie do domu mam jeszcze większy ból. And then I was trying to observe this pain. Próbowałam obserwować really, ten ból. And it feels like this pain is happening to me, you know, to czuję me. Tak, jak, że ten ból couldn't, się wydarza couldn't mnie. Separate this from me. It's like this nie is mogę, my identity with the nie pain. Mogę tego bólu odseparować od siebie. Jestem, jak identyfikuję się z tym bólem. And I have also some feelings and a fear. Mam również pewne uczucia, pewien strach. That I don't know how to say that if I'm going to open myself to this theory that you are talking, it's going to be very painful. Że jeśli otworzę się na tę teorię, o której ty mówisz, to to będzie bardzo bolesne. And it may be. Może tak być. Not physically, but emotionally. Niekoniecznie fizycznie, ale emocjonalnie. And I tell you something. Powiem ci coś. It has to happen, but nobody wants to feel the way they feel. Musi to się zdarzyć, ale nikt nie chce czuć się tak, jak się będzie czuł. Only if, it matches with the idea of how it's supposed to be. Tylko wtedy, jeśli to pasuje do tej idei, jak to powinno być. Somebody was talking about this object. He said, you know, all my life. Ktoś mówił o tym pewnym obiekcie, mówił całe moje życie. I was pushing a button. Próbowałem przyciskać pewien guzik. Of a switch that I painted on the wall. Guzik, który sam namalowałem na ścianie. See? It never worked. Ale nigdy nie działał. I only believe it worked when things were happening the way I like it. I wierzyłem, że on działał tylko wtedy, kiedy rzeczy działy się tak, jak chciałem, żeby się działy. And when the thing were happening the way I liked it, I believed that I was in control. I kiedy rzeczy działy się tak, jak tego chciałem, to wtedy wierzyłem, że ja mam nad nimi kontrolę. There is no I in control. Ale nie ma ja personalnego, które kontroluje. You are in control in reality. Tak naprawdę w rzeczywistości masz kontrolę. But you're not making any effort. Ale nie czynisz żadnego wysiłku. But many spiritual seekers they can spend 1, 10, 15, 20, 30 years in spiritual la-la-land. Większość duchowych poszukiwaczy może spędzić 15-30 lat życia w jakimś duchowym. Om Namah Shivaya, Om Namah. And never go down to business. I nigdy tak naprawdę nie zajmują się tym, czym powinni. 30 years of spiritual entertainment, distraction. 30 lat rozrywki duchowej. And this therapy, and this practice, and this feng shui, taka praktyka, and this, taka terapia, and this, takie feng shui. See? To feel, to create something. To jest, chodzi o to, żeby coś czuć, żeby coś stwarzać. It's a phenomenon, and I would like to call that myself. Pewne zjawisko i chciałbym sam go doświadczyć. Because there is a feeling, a sensation, an experience that I would love to call myself. Ponieważ jest pewne doświadczenie, pewne uczucie, które bardzo bym chciał nazwać sobą. And I will repeat any mantra and will pay whatever amount of money for any ritual that will make guarantee me that that experience will be permanently there, so me will be there all the time. I zapłacę każde pieniądze, odmówię każdą mantrę, żeby tylko mieć pewność, że to doświadczenie sprawi, że ja będę tutaj, będę go doświadczał cały czas. But even if you were the highest city yogi, ale nawet jeśli będziesz najbardziej zaawansowanym joginem, holding a subtle form for 30 trillion years, eventually that form will disappear and your identity with it will collapse. I będziesz pozostawać w najbardziej subtelnej formie przez tryliony lat, to w końcu jednak ta forma też upadnie, zniknie. Even the gods will die. Nawet bogowie umierają. They are willing, actually. They are? Willing, actually. Tak naprawdę oni chcą. Are you following what I'm trying to yes, say? Yes, I'm following you. And then, but if you stop exercising this unconscious form of control that may be your major pattern of behavior. Jeśli przestaniesz zajmować się kontrolą, tą nieuświadomioną kontrolą, która być może jest twoim takim wzorcem zachowania, then you will start experiencing feeling what you want to control. Wtedy zaczniesz odczuwać i doświadczać tego, co chcesz kontrolować. That has been simply repressed.
to, co było dotychczas stłamszone. And nobody wants to feel bad or sad or depressed or fear or nikt angry. Nikt nie chce czuć się źle, nikt nie chce czuć się smutny czy zły, zagniewany, ale musimy. If you have to, if they are there. Jeśli to w nas jest. You have to go through the photo album. Trzeba przejrzeć album ze zdjęciami. And the mind tells you, see, this is you. I zobaczyć, to jesteś ty. And me. I ja. This is you when you experience this horrible thing. To jesteś ty i doświadczasz tego strasznego uczucia. This is you getting married. To tutaj jesteś ty biorąca ślub. This is you getting divorced. To jesteś ty, kiedy bierzesz rozwód. This is you proud going to the war. A to jesteś ty idąca dumnie na wojnę. This is you completely screwed after you came from the world. To jest war. Teraz jesteś tutaj powracająca z wojny. All these images that you have been unconsciously identifying with and acting and reacting conditioned by them. To są pewne wizerunki, obrazy, z którymi się nieświadomie identyfikujemy i działamy na ich zasadzie i również nasze reakcje są nimi spowodowane. There is rarely. Rzadko. A case when the recognition happens. Rzadko pojawia się taka chwila, kiedy pojawia się rozpoznanie. And the Pandora box of your subconsciousness is wiped out. I wtedy znika zupełnie ta puszka Pandory then naszej nieświadomości. Znika w tym momencie na zawsze. In most of the cases it happens slowly. W większości wypadków dzieje się to powoli. And it tends to be painful. I zwykle jest to bolesne. So you have to literally suffer consciously. Więc dosłownie musimy cierpieć świadomie. Sit down and have a cup of tea with it. Usiąść i wypić sobie z tym wszystkim herbatki. Get some popcorn, some Coca-Cola. Coca-Cola, popcorn. And enjoy the movie. I cieszyć się filmem. It may be a Disneyland movie, it may be a Stephen King movie. Może to być film w Disneylandzie, a może to być film Stephena Kinga. But movies are movies. Don't get enchanted now by the Disneyland movies. Ale nie bądź oczarowana, nie daj się oczarować filmem z Disneylandu. Because whatever comes from the Pandora box is just an illusion. Bo wszystko, co się pojawia, co wychodzi z tej puszki Pandory, jest tylko iluzją. It's a thought form that is producing a particular sensation in the body that you may call at that time my reality or myself. To jest pewna forma myśli, która tworzy pewną realność, którą możesz nazwać sobą. This is why. I dlatego. We don't want to surrender to this talk, to this truth, to this nie fact. Nie chcemy się poddać tej rozmowie, nie chcemy się poddać tej prawdzie. Scary. To jest straszne, przerażające. To release your hands from the steering wheel. Żeby odsunąć ręce, puścić kierownicę. But if you can do this once. Ale jeśli możesz to zrobić chociaż raz. At least for a 3 seconds. Przynajmniej na 3 sekundy. You will find that, oh my god. Zobaczysz o rany. The whole thing is still going on. Wszystko tak naprawdę nadal się toczy, nadal się dzieje. See, I'm not actually doing anything. A ja tak naprawdę nic nie robię. The whole thing is just happening. Wszystko się po prostu dzieje. See? And somehow, w jakiś sposób, at least is that the experience of the majority of the people that speak about it, more you let go. I to jest doświadczenie większości ludzi, o których ja mówię, im bardziej to popuścisz, more things start falling into place by itself. Tym bardziej wszystko zaczyna w układance pasować i wchodzić na swoje własne, właściwe miejsce. It's like you walk. Kiedy chodzisz, kiedy idziesz. You don't know, you just walk. Po prostu idziesz, nie wiesz gdzie. And you find along the way whatever it is that you need. I po drodze znajdujesz wszystko, czego potrzebujesz. It's scary at the beginning. Na początku to jest przerażające. Eventually it's fun. A ostatecznie to jest fajna zabawa. At the beginning, like you when you start skating, no, on ice. To tak jak na początku zaczynasz jeździć na łyżwach. Eventually. A potem. It's fun. See? But you know, you told us before that it's very important to just accept everything that is coming to you. Powiedziałeś nam wcześniej, że jest bardzo ważne, żeby zaakceptować wszystko, and to relax to that. But when you have a pain,
Ale and kiedy the fear odczuwasz ból from i strach, the pain also. Strach spowodowany tym bólem. When you have a pain, then it's impossible to do that. Physical pain. Physical ale jeśli pain, odczuwasz yes. ból fizyczny, to jest to niemożliwe. No, you are stuck there. Physical pain, you are stuck there. That's jeśli jest ból fizyczny, to w nim tkwisz. When I go to the dentist and they offer me anesthesia, I say, as if you were to going to kill a donkey. Kiedy idę do dentysty, który daje mi środek znieczulający. I spend 2 days eating like this. Because my mouth doesn't wake up with all the food is soup and stuff. Really? Again. No, didn't get it? O środku znieczulającym. Is a doctor is a dentist there tell me that no, I will hypnotize you, whatever. No, let's go back to science, take the thing and put the anesthesia there. Jest dentysta, który mi mówi, żeby wziąć jakiś środek znieczulający. Just make sure that doesn't go to my brain. Ale tylko miej pewność, że to nie wpłynie na mój mózg. So I will go out of the dentist or something, but it's to not. Mi nie zaszkodzi. I mean, if you can. You have an if I have a headache, believe me, paracetamol is that. Jeśli boli cię głowa, to wierz mi, paracetamol jest na to dobry. No question about it. I mean, that's common sense. Nie ma tutaj nic do gadania, tak? To jest normalne. And it's the same also like that. I say I'm the same. Yeah. Ja doświadczam tego samego. But even though you will go through the musisz przejść przez to. See and then you see, I always get. If you go to the dentist every day, you're gonna be so fit. Jeśli będziesz chodzić do dentysty codziennie, to będziesz. Out of dynamic tension. Będziesz bardzo taka zręczna ze względu na to dynamiczne napięcie. Nabierzesz mięśni. And they say, relax. A oni mówią, rozluźnij się. Ah, breathe in and out. Oh, yeah, sure. Wdychaj, wdychaj. After that's gonna do something. Czy to coś da? So this one, there's nothing that you can do about it. If you can, by all means, try. I nic z tym nie możesz zrobić. Jeśli możesz, próbuj. I mean, I have a kind of a spine issue. Ja też mam jakieś problemy z kręgosłupem. I mean, I can simply forget about it. And mogę o tym po prostu zapomnieć. It's not a problem. To nie jest problemem. See? But if I can, ale jeśli mogę, why not? To dlaczego nie? See? Why not? Dlaczego nie? Nothing wrong with that. Nie ma w tym nic złego. As long you don't develop an identity with it. Jeśli tylko się z tym nie rozwiniemy utożsamienia się z tym, you're free to do as you please. To możemy robić co chcemy. See? And I, please don't freak out. Stop. There's nothing to worry about. I have a nerve pinch in my spine. Ale nie martw się. Nie ma się czym martwić. Ja mam pewien nerw, który mnie boli w moim kręgosłupie. And I don't want to go through an operation that has to be done by a chiropractic, but actually has to be done by a shaman. No. I nie chcę poddać operacji, którą należy wykonać. Because the vertebra is. Here is pull in, there's no way to pull it back. Bo tam się wysunął jakiś krąg, nie ma możliwości, żeby go z powrotem wsunąć na miejsce. Because you cannot push it from inside. Nie można go od środka wsunąć. So they will find an expert that basically pinch my skin and lift me from the ground. Znaleźli eksperta, który podniósł mnie z ziemi, dotknął mojej skóry. And makes me experience the biggest ouch ever. I sprawił, że doświadczyłem największego au w życiu. But I the whole day I am like this. I am all the time with this content pinching there. I zawsze odczuwam to takie szczypanie. Look at that. It's sleeping, I just move it. Kiedy śpię, to się pojawia. Okay. See, that's not the physical condition. Fizyczny stan doesn't affect the unconditional. Nie wpływa na the conditioner. The unconditioned. Nie wpływa na to, co nieuwarunkowane. Only if it identifies itself with it. Tylko wtedy, jeśli się z tym identyfikujemy. I don't get it. Nie,
Nie rozumiem. What you are, to czym jesteś, is not affected by any condition unless you identify yourself with it. Nie jest uwarunkowane przez żadne warunki, jeśli ty się z tym nie utożsamisz. If the computer breaks down, jeśli komputer się zepsuje, you identify yourself with what is with that form. Jeśli się zidentyfikujesz z tą formą, you feel that it's you who is breaking down. I poczujesz, że to jesteś ty, która się zepsuła. See, you break down with the computer and then you take this stupid thing and you bang it against the wall and you freaked out and i psujesz się razem z komputerem, w końcu wkurzasz się, bierzesz ten komputer, walisz nim w ścianę. Because the identity what happens creates the me to whom apparently is happening. Then you are this thing that is happening. Ponieważ to identyfikowanie się powoduje, że czujesz, że jesteś tym, co się dzieje. But this is what I was trying to tell you, that I was observing this pain and I couldn't do that. Powiedzieć, że yes, obserwowałam ten ból i nie mogłam tego zrobić. Yes. Yeah. But you wanted to avoid the pain, the physical pain. Ale chciałaś uniknąć bólu fizycznego. And consciousness is not a pain killer. Ale świadomość nie jest środkiem przeciwbólowym. It's conscious of the pain, the actual pain is there. Bo w świadomości nie ma bólu, jest ból, jest po prostu jest. But consciousness of the pain doesn't release the physical pain. The doctor can do that. Świadomość bólu nie uwalnia bólu. To może zrobić nie sprawia, że ból odchodzi. See, to może zrobić lekarz. Some kind of something that you that gets done, that exercise executed, then releases the jest pain. Jest coś, co można zrobić, co można, czym można sprawić, że ból odejdzie. See, if I am sitting here conscious of the pain in my spine, the pain will not go. Jeśli będę tutaj siedział świadomy bólu w moim kręgosłupie, ból nie odejdzie. But suddenly the bulb will light up. Ale nagle żarówka się zapali. Oh. Feels better. Jest lepiej. See? It's not like well, some people are saying that if you're conscious of your pain, that the pain might disappear. Some people say so many niektórzy mówią, że ból może zniknąć przez świadomość bólu. It may happen. So? It may happen. Może się tak zdarzyć. But you have to be really focused on that. Ale musisz naprawdę się na tym skupiać. Or it may happen that along the way the solution for the pain may appear. Może also się zdarzyć tak, że również po drodze pojawi się iluzja bólu. So don't get attached to a particular way out of the building. Nie bądźmy przywiązani do jednego konkretnego wyjścia z budynku. If you believe that this is the only way out, jeśli będziesz wierzyć, że to są jedyne drzwi wyjściowe, this door may never open. One mogą nigdy się nie otworzyć. But as soon as you give up your your intention to go there, oh my God, there's another door there, there's another door there, there's another door there. Ale jeśli tylko porzucisz tą swoją uwagę skierowaną na jedne drzwi, to zauważysz, że są jeszcze i inne drzwi. Many windows, many doors. Jest też wiele okien, jest wiele drzwi. How can you see them? How can you see what is happening out behind you when you are looking there? Jak możesz zobaczyć, co dzieje się za tobą, kiedy patrzysz ciągle do przodu? And stubbornly believe that this is the way is going to be fixed. I wierzysz, że jeśli tak robisz, to w ten sposób wszystko naprawisz. Eventually you look around. Ale w końcu rozglądasz się naokoło. There are doctors, chiropractic, anesthesia, yoga, so many possibilities. Jest tyle możliwości, lekarze, środki znieczulające, yoga. Okay, thank you. Yeah. Sorry about the pain. Przykro mi z powodu bólu. Okay. Okay. Shall we? So tomorrow is last night, no? How are you? Jutro jest ostatnie spotkanie. How are you? Jak się czujesz? Fine. Cool. Nice to see you again. Muszę cię zobaczyć jeszcze raz. I was happy that you didn't call me tomorrow. You didn't call me? Yeah. Jestem szczęśliwy, że do mnie nie dzwoniłaś. That means that that you survived it. If something happened, you survived it. To znaczy, że wszystko, co się stało, przeżyłaś to. Which is good news. I to jest dobra wiadomość. And you look much better today. I dzisiaj wyglądasz o wiele lepiej. Will you come tomorrow? Przyjdziesz jutro? We'll be nice to see you tomorrow again. Okay, to się zobaczymy. Muszę cię zobaczyć jeszcze jutro. Sylwia. It's a miracle. I remember your name. To cud, że pamiętam twoje imię. Okay. Thank you. Dziękuję.